Myślę, że możemy zaczynać. Dobrze, to w takim razie bardzo dziękuję za przekazanie głosu. Zaczęliśmy z opóźnieniem, ponieważ były problemy techniczne, jak to się czasem dzieje w czasach online'u. W związku z tym też nasza rozmowa będzie trwała trochę dłużej. Możemy porozmawiać aż do godziny 14, w związku z czym później się też zaczną warsztaty, które będą następowały po naszym spotkaniu. To informacja dla tych z Państwa, którzy oglądają nas teraz, a potem chcieliby wziąć udział w warsztatach. Ja chciałam się z Państwem przywitać i powiedzieć tytułem wstępu, że czasem dzieje się w życiu tak, że rozstają się ludzie, którzy mają dzieci i ta sytuacja generuje bardzo dużo różnych nowych emocji, nowych sytuacji, nowych trudnych wyzwań i dzisiaj właśnie o tym chcielibyśmy porozmawiać w takim gronie osób, które mają zarówno osobiste doświadczenie i same gdzieś przeszły albo przeszły rozstanie, albo wspierają osoby, które się rozstawały, ale też zawodowo zaczęły się zajmować taką tematyką, czy też hobbystycznie, czy też po prostu z ciekawości pogłębiać swoją wiedzę na ten temat. Dzisiaj z nami są Beata Książczyk z Fundacji Heli, zajmującej się problemem alienacji rodzicielskiej. Karolina Oponowicz, która jest dziennikarką, redaktorką, autorką książek i prowadzi podcast Najgorsza Matka Świata, co jest oczywiście tytułem przewrotnym. Bartłomiej Brzozowski, autor bloga Trudne Relacje. Dzień dobry. I Nikodem Sadłowski, pracownik szkockiej organizacji pozarządowej wspierającej ojców i dzieci, także autor książek, ostatnia z nich dotyczy właśnie rozstania. Ja nazywam się Joanna Szulc. Jestem dziennikarką i psycholożką, sama też z osobistym doświadczeniem rozwodu, które opisałam w książce Sama mama, jak przejść przez rozwód i żyć dalej. To jest zbiór spotkań ze specjalistami, ale też moich osobistych historii dotyczących właśnie tego procesu, kiedy się człowiek rozstaje, a ma małe osoby pod swoją opieką, małych ludzi, za których dałby się pokroić i chciałby, żeby jak najlepiej im było w życiu. I tak pomyślałam sobie, że może zaczniemy to nasze spotkanie dzisiaj od takiego mojego pytania, bo tak myślę sobie, że kiedy mówimy o rozwodzie, rozstawaniu się ludzi posiadających dzieci, to bardzo często pada taki termin dobro dziecka. Dlatego dobra dziecka ludzie albo ze sobą są, albo się ze sobą rozstają, ciągle o nim mówią. Ja osobiście jako dziecko byłam takim dzieckiem, dla którego dobra, różne rzeczy się działy i niekoniecznie ja byłam z tego powodu szczęśliwa. I chciałam się Was zapytać, czym dla Was jest to tak zwane dobro dziecka w sytuacji rozstania? I poproszę może najpierw o parę słów Nikodema. Dzień dobry wszystkim. Czym jest dobro dziecka dla mnie? Dla mnie jako osoby, która wychowuje dziecko we współrodzicielstwie, bo ja nie bardzo lubię tej nazwy opieka naprzemienna, bo to gdzieś zabiera, mam wrażenie, zabiera gdzieś to rodzicielstwo, nie? Bo to jest już nagle opieka, takie bardzo prawne. Dla mnie dobro dziecka to jest z perspektywy ojca, z perspektywy pracownika, który wspiera ojców i dzieci, to jest właśnie słuchanie dziecka, to jest relacja z dzieckiem, budowanie relacji z dzieckiem, to jest dialog z dzieckiem przede wszystkim. Ja wiem, że ten dialog musi się odbywać w zależności od wieku tego dziecka i w zależności od rozwoju tego dziecka, ale ja w mojej pracy, jako to się nazywa u nas father and child well-being worker, czyli ja dbam o dobrostan ojca i dziecka, oczywiście nie wykluczając tutaj w żadnym wypadku mamy, bo jeśli mama potrzebuje naszego wsparcia, to także do niej sięgamy, ale my się w całej organizacji naszej Children First, my się skupiamy właśnie na, jak sama nazwa mówi, Children First, to są dzieci pierwsze, prawda? Dzieci przede wszystkim i my tutaj się staramy zbudować z rodzicami, z którymi ja pracuję, relacje i z ich dziećmi, nauczyć rodziców tego właśnie, żeby nie traktowały dzieci jako, nie wiem, własność, bo często tak jest, jako człowieka, który ma słuchać, bo dziecko ma i emocje, i potrzeby, i my jako rodzice mamy obowiązek te potrzeby spełniać i wysłuchiwać nasze dzieci, bo
bo często nie tylko werbalnie nasze dzieci mają wiele nam do powiedzenia i w przypadku rozstania myślę, że mogłyby nam powiedzieć dużo, a jeśli nie zapytamy, jeśli zamkniemy im usta, to możemy więcej zrobić szkody niż pożytku. Beato, ty masz doświadczenie osoby, która no, obserwuje bardziej tak, taką sytuację, kiedy rodzic stara się o kontakt z własnym dzieckiem i chciałabym poznać twoją perspektywę i właśnie tutaj to pytanie również, czym z twoich obserwacji jest to dobro dziecka? Tak, ja mam tą perspektywę, że obserwuję rodziców przede wszystkim i ich jakby relacje z dziećmi, to co próbują robić, ale też i dzieci, jedną szczególnie. Moja perspektywa jest taka, że dobro dziecka to jest w danej sytuacji, bo to nie tylko chodzi o to, że globalnie zawsze, ale w danej sytuacji to jest to, czego dziecko potrzebuje, to jest to, jak dziecko się czuje i jakby takie spojrzenie też, żeby dziecko było przede wszystkim zauważane na pierwszym miejscu, tak, zwłaszcza w tych sytuacjach okołorozwodowych, rozstaniowych, ale też było postrzegane indywidualnie jako dziecko, żeby w danej sytuacji w ogóle w codzienności to dziecko mogło być dzieckiem, a nie musiało być dźwigającym jak dorosłe problemy, ciężkość atmosfery, więc zaspokajanie potrzeb tego dziecka też, zaspokajanie też jego takich no, potrzeb, ale też takich pragnień, których dziecko ma na co dzień, radości, zabawy, poświęcenia czasu, zauważenia go, też właśnie słuchania dziecka, tego, co ono mówi. Bardzo często dziecko w różnych sytuacjach takich niespodziewanych potrafi powiedzieć niesamowicie ważne rzeczy, coś mu się przypomni, coś zauważy, jakiś bodziec spowoduje, że on wysyła komunikat, który daje bardzo obraz tego, co się w środku dzieje. I to takie właśnie nastawienie dorosłych wokół niego, wszelakich dorosłych, nie tylko rodziców, opiekunów, ale też osób, które gdzieś tam zawodowo, kuratorów, wiadomo, nastawionych na to, co w tym dziecku się dzieje i odpowiadanie na to, tak żeby dziecko mogło się zdrowo rozwijać jako dziecko, jako indywidualna jednostka, która ma swoje potrzeby i określone warunki rozwoju. Możesz podać jakiś przykład takiego zdania, które okazało się, że właśnie dziecko najlepiej wiedziało, co jest dla niego dobre, czy co zauważyło, co jest takie ważne, coś, co się wydarzyło w danej sytuacji? Myślę, że ciężko by mi było taki przykład teraz przywołać jakiś konkretny, ale mam na myśli, że na przykład gdzieś tam się jedzie po mieście z dzieckiem, mogę podać taki przykład, że tata jechał z dzieckiem przez miasto, przejeżdżając obok gabinetu psychologicznego i dziecko powiedziało nagle, tutaj chodzę, czy chodziłem do psychologa. I to jest informacja i okazało się, że tata w ogóle się dowiedział z tej informacji, że dziecko w ogóle chodziło do psychologa, bo nie dostał takiej informacji od mamy, ani od psychologa i no jakby dało to szansę tacie zainteresować się tą sytuacją, kurczę, moje dziecko chodzi, więc teraz od kiedy, do kogo i to było bardzo ważne, a dziecko to po prostu powiedziało, dlatego że przejeżdżało sobie koło tego budynku i go rozpoznało, tak, więc tutaj jakby słuchanie to jest bardzo ważne. Karolina, ty masz też swoje doświadczenie osobiste, zarówno bycia mamą po rozstaniu, ale też sama jako dziecko sporo przeżyłaś, tak? Twoi rodzice też się rozstali. Powiedz mi, jak ty to widzisz w takiej podwójnej roli? Myślę, że też ważne jest to, co moi przedmówcy powiedzieli, to, żeby pamiętać, że dziecko jest dzieckiem i nie musi być partnerem rodzica, powiernikiem, nie musi być też osobą, która ma podejmować decyzje. Ale to, co jest dla mnie bardzo ważne i mówię to jako córka, której rodzice się rozwiedli i mówię to też jako mama, to jest poczucie bezpieczeństwa. Znaczy dziecko według mnie musi mieć zaprogramowany, bezpieczny świat, w którym ono wie, jak się będzie poruszało. I w momencie, kiedy ono dowiaduje się, że czekają je duże zmiany, a wiadomo, że dowiaduje się, ale czuje podskórnie dużo wcześniej, że będzie się działo, to musi, znaczy dobrze jest, jeśli usłyszy, twoje życie w związku z rozstaniem rodziców będzie wyglądało tak, tak i tak. I mam wrażenie,
że na nas, rodzicach, spoczywa odpowiedzialność takiego zaprojektowania tego świata w jak najdrobniejszych szczegółach, łącznie z tym, jak będą wyglądały święta, wakacje, pomoc przy lekcjach, zakupy, opieka nad treningami. Wydaje mi się to bardzo, bardzo ważne. Tu, tutaj mówisz trochę o takim zejściu do poziomu dziecka, spojrzeniu na sytuację jego oczami, prawda? Takie postawieniu się, no dobrze, jestem zagubiony, bo nie wiem, co się dzieje, sytuacja mi się zmieniła, chcę mieć tutaj jakąś nawigację, prawda? Tak, dokładnie o tym mówię. I to dotyczy, znaczy bardzo często w głowie dzieci rodzą się szczegółowe pytania, one tego potrzebują, po to, żeby sobie wyobrazić swój najbliższy tydzień, najbliższe święta, wakacje. I też my jako rodzice, mam wrażenie, że to też jest bardzo ważne, powinniśmy zdjąć z barków dzieci odpowiedzialność za podejmowanie decyzji. To znaczy jest moment, kiedy ustalamy i można wtedy zapytać dziecka, co ono sądzi. Oczywiście te potrzeby dziecka są super ważne, natomiast w momencie, kiedy już te potrzeby zbadamy, zobaczymy, dostrzeżemy, uwzględnimy, to decyzję jednak o tym podejmujemy my. I to też jest, mam wrażenie, bardzo ważne, żeby dorośli między sobą się dogadali. Żeby dorośli byli naprawdę dorośli. Wtedy dziecko może być dzieckiem. No właśnie, a nie zawsze się potrafią dogadać. Bartku, ty prowadzisz bloga właściwie, trudno mi to nazwać, trudno mi nazwać dokładnie to, co ty prowadzisz, bo dla mnie to jest kompendium wiedzy po prostu. To jest takie miejsce w sieci, trudne relacje, w którym można obejrzeć mnóstwo mądrych treści, mądrych filmów. I powiedz osobom, które nie zdążyły jeszcze tego wszystkiego przejrzeć, co ty z tego bierzesz jako najważniejszy taki właśnie kawałek o dobru dziecka? Znaczy może krótki kontekst właśnie, bo jestem, ani nie jestem psychologiem, ani prawnikiem, jestem po prostu zwykłym tatą, szczęśliwym tatą córeczki, i którego też dotknął jakby ten problem rozstania i jakby tak jak dobrze zauważyłaś, nie jest to blog, jest to po prostu kompendium wiedzy, które zbierałem przez ostatnie 3 lata, ucząc się, jakby odkrywając nowe zagadnienia, na które napotykałem i starałem się jakby rozwiązywać problemy właśnie z punktu widzenia tego dobra dziecka. A wracając do tego dobra dziecka, to oczywiście zgadzam się z wszystkimi przedmówcami. Jest to, można to rozpatrywać z różnych aspektów. Często niestety jednak to dobro dziecka w przypadku rozstania nie jest dobrem dziecka, tylko można to nazwać jakby mniejszym złem, bo zawsze to dziecko będzie w jakiś sposób skrzywdzone tym procesem rozstania i trzeba wszystko zrobić, jakby to, żeby to było jak najbardziej płynne. Chociaż są też przypadki, że to rozstanie jest najlepszym rozwiązaniem również dla dziecka. W przypadku jakichś toksycznych związków, i to też znam relacje dzieci, które już dorosły, które właśnie nie było tego rozstania i po prostu żałowały, że rodzice się nie rozstali. I jakby tutaj ten problem pomijamy, takich rodzin, gdzie nie ma rozstania, ale żyją jakby w tych toksycznych relacjach, i o tych dzieciach teraz nie mówimy, ale to też bardzo dużo takich dzieci jest pokrzywdzonych przez trwanie w związku, który bardziej szkodzi niż jakby pomaga. Mhm. I tak jak przedmówcy się powiedzieli, oczywiście bezpieczeństwo i jakby pewność przyszłości, bo dziecko potrzebuje wiedzieć, co go czeka, a to jakby jest odzwierciedleniem tego też, jak rodzice się czują. Bo jeżeli rodzice w sytuacji rozstania, tego procesu, sądów, wszystkiego, sami są niepewni, to wiadomo, rzutuje się na dziecko. I pośrednio też trzeba zadbać o to, żeby te rodzice byli pewni tego całego procesu, jak on przebiega, żeby jak najmniej stresu, bo stres rodziców też wiadomo rzutuje od razu na dziecko. Ja też mam taką obserwację i taką perspektywę, że też potrzeba jest chyba dziecku takiego przesłania, że rodzice podjęli tę decyzję i ona jest niezmienna. To znaczy, że oni naprawdę się rozstają. Ja obserwuję dosyć dużo takich sytuacji, w których rodzice, próbując złagodzić trochę ten przekaz, że no to rozstajemy się, rodzina się rozpada i jest to nieuchronne, próbują
ubezpieczać się takimi, że no teraz nie jesteśmy w stanie się ze sobą dogadać, że teraz, że może kiedyś, i to jest taki bardzo bolesny komunikat, bo dziecko jest tak skonstruowane, że chciałoby coś temu zaradzić i bierze na siebie dużą odpowiedzialność ratowania związku rodziców, co oczywiście jest w ogóle poza jego zasięgiem, bo to nie ono doprowadziło do rozstania. I to też jest bardzo ważne, żeby ono o tym bardzo wyraźnie usłyszało i wiedziało, że to nie jest jego wina, tak? To nie jest jego, ani to nie będzie jego zasługa, jeżeli rodzice się pogodzą. Rozstaliśmy się, jest to nieuchronne, ale zawsze będziemy twoimi rodzicami. Taki przekaz powinien głośno wybrzmieć. Powiedzieliście o takiej trochę idealnej sytuacji, kiedy to dobro dziecka jest rzeczywiście respektowane, a z idealnymi sytuacjami jest tak, że trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby w ogóle jakoś ogarnąć to wszystko i dopilnować takich różnych drobnych rzeczy podczas rozstawania się. Dlatego chciałabym teraz znowu zapytać Was o to, co w tej sytuacji, czego potrzebują rodzice. Czy to jest tak, że rodzice potrzebują jakiegoś szczególnego wsparcia, czy jakiejś takiej myśli, którą warto mieć w głowie, uczepić się jej, żeby zadbać o siebie, o swój dobrostan, a przez to o dziecko. Karolina, myśmy rozmawiały jakiś czas temu na ten temat. Powiedz, co ty uważasz. Ja też przeczytałam, Joasiu, w twojej książce, przeczytałam w niej wtedy jeszcze, zanim się w tej sytuacji rozwodu znalazłam, i pisałaś tam właśnie o tym, że to jest takie super ważne, żeby rodzice o siebie zadbali, żeby właśnie mieli tę siłę do tego, żeby cały ten proces przejść, żeby też bezpiecznie przez ten proces przeprowadzić dzieci. I wtedy to było dla mnie no takie teoretyczne, oczywiście rozumiałam, wydawało mi się to istotne, ale na własnej skórze odczułam, jakie to jest trudne, z jakimi to się wiąże ekstremalnymi emocjami, trudnościami, czasami też skrajnymi emocjami, trudnościami, osłabieniem, brakiem energii. I mam wrażenie, że tylko teraz chciałabym, żeby to też dobrze zabrzmiało, żebyście Państwo mnie dobrze zrozumieli, że oczywiście przystępujemy do rozwodu jako dorośli, dojrzali ludzie, rodzice, i mamy na uwadze to, że nasze dzieci są pod naszą opieką i że to my jesteśmy odpowiedzialni za nie, to my mamy zadbać o ich dobrostan. I one tutaj są dziećmi, więc im się należą szczególne prawa. Natomiast z drugiej strony mam takie wrażenie, że ze strony instytucji świadczących opiekę, nie wiem, psychologiczną czy pedagogiczną, na przykład rodziną, ta szala jest bardzo, znaczy, tak naprawdę to ciężar jest na tym dobrostanie dzieci, i bardzo często instytucje nie dostrzegają tego, jak istotny jest dobrostan rodziców. To znaczy jest bardzo dużo wymagań do rodziców, że należy tak, należy odpowiedzialnie, należy stabilnie, należy... Tutaj jest po prostu cała masa różnych warunków, które należy spełnić podczas rozstania, podczas kiedy my jesteśmy bardzo często w rozsypce. I mam wrażenie, to, co jest potrzebne, to jest taka wyrozumiałość. To jest taka wyrozumiałość i takie dostrzeżenie w tym wszystkim trudności rodziców i tego, jakim to jest dla nich wyzwanie. I też taka czułość, jeśli mogę użyć tego ostatnio bardzo modnego określenia, taka czułość wobec tych rodziców, którzy są naprawdę w takim bardzo kruchym stanie. I ja bym sobie wyobrażała, jak to się przekłada na przykład opiekę ze strony, nie wiem, psychoterapeutów, czy też terapeutów też rodzinnych. Ja bym też sobie wyobrażała, żeby w tym myśleniu o dzieciach, osoby, które mają kontakt z rodzicami, które mają gdzieś na uwadze dobro dzieci, żeby w tym myśleniu o dzieciach też uwzględniano możliwości rodziców, ich dobrostan. Widziałam, że Nikodem kiwał głową i tutaj chciał jakby poprzeć, a ty masz, Nikodem, też taką sytuację, którą opisujesz u siebie w mediach społecznościowych, więc myślę, że nie jest to tajemnica, że też zmagasz się ze swoimi różnymi trudnościami, słabościami, że
Twoja sytuacja też jest o tyle trudna, że masz dziecko z autyzmem, więc jakby więcej jeszcze trzeba siły, więcej tej energii i czasem cierpliwości. Powiedz, jak ty to widzisz? Wiecie co, no to tak jest, że generalnie na początku zawsze to rozstanie, kiedy to już się dzieje i to wiadomo, to też zależy oczywiście od tego, w jaki sposób, czy rodzice się rozchodzą w zgodzie, czy jest jakaś awantura, czy ktoś kogoś zdradza, czy nie, tak więc to są wszystko emocje, które trzeba brać pod uwagę. Każda rodzina ma inną dynamikę, każda rodzina ma inną specyfikę, tak więc no, ja mam syna, który ma autyzm i później rozwojowe i on też nie będzie nigdy samodzielnym, ale to jest coś, z czym myślę wielu rodziców się zmaga na co dzień, bo każda rodzina jest inna, jak już powiedziałem, każde dziecko jest inne i to ja najbardziej odczułem właśnie, chyba chciałbym powiedzieć, że najbardziej odczułem tą trudność w sobie, więc ja zasięgnąłem opieki psychologa, bo poczułem, że taka opieka jest bardzo dobrą opieką. Myślę, że tutaj trzeba przełamywać te stereotypy, że psycholog czy psychiatra to jest to, jak już się dzieje bardzo źle, a to nie jest prawda. Ja korzystam z psychologa od 4 lat, zresztą wczoraj miałem sesję. Ja myślę, że ogólnie problemem też może być to, że ludzie w jakimś stopniu, ludzie, którzy otaczają rodzinę, czasami starają się niepotrzebnie całkiem brać jakąś stronę, co jest bardzo krzywdzące. My korzystaliśmy jako para po już rozstaniu, żeby to wszystko sformalizować łatwiej i bez jakichś takich emocji z mediatora. To jest też bardzo pomocne. My rozmawialiśmy ze szkołami, tak więc one wiedziały, że jest taka sytuacja, że mogły mieć baczenie na dzieci, jeśli coś tam się w ich zachowaniu w szkole zmienia, prawda? Podaliśmy maile, telefony do szkół, że od teraz prosimy o kontakt już nie jednego z rodziców, jak to zazwyczaj bywało, tylko obojga. I myślę, że ta empatia, musimy o tym otwarcie mówić, że kiedy my oczekujemy, oczekuje się od nas, że będziemy właśnie tutaj opiekować się naszymi dzieciakami i sprawiać, żeby to rozstanie jak najmniej ich dotknęło. Ważne, żebyśmy my jako dorośli też pamiętali, że my jako rodzice, czyli nasi, nie wiem, przyjaciele, że jeśli się rozwodzą, żebyśmy powiedzieli im, że jesteśmy dla nich, że jesteśmy tutaj po to, żeby ich wysłuchać, bo czasami dawanie rad może zrobić więcej szkody niż pożytku, a jest taka prosta zasada, że jeśli nie pomożesz sobie samemu najpierw, nie będziesz w stanie pomóc swojemu dziecku, więc jeśli nie zadbasz o siebie, jak ty chcesz zadbać o swoje dziecko jak najlepiej, nie? Więc myślę, że idąc tym tokiem myślenia, to jest bardzo istotne, żebyśmy nauczyli się rozmawiać o rozstaniach, przestali się wstydzić tego, i bo to też jest ogromna presja, jeśli osoba się wstydzi tego, że się rozstaje, i byli wsparciem dla drugiej osoby, byli tym uchem, do którego może się wygadać, jeśli jest taka potrzeba, nie? Mhm. Tutaj powiedziałeś o wsparciu psychologicznym. Ja czasem obserwuję u rodziców taki lęk, że jeżeli ja pójdę do psychologa, psychoterapeuty czy psychiatry, to druga strona wykorzysta to przeciwko mnie, tak? Że ja jestem, że coś jest ze mną nie w porządku, że to jakby no, moja wina, moja jakaś ułomność zdrowotna, i że w sądzie na przykład zostanie to wyciągnięte, to no, warto powiedzieć o tym, że to już trochę nie te czasy, tak? Tak, no psycholog nie jest tutaj czymś, czego by się należało wstydzić, bo jeśli ty pracujesz nad sobą, żeby okiełzać swoje emocje, swoje trudne chwile, żeby być lepszym rodzicem, żeby być lepszym człowiekiem, to ja bym się nawet osobiście chętnie przyznał do tego, że chodzę do psychologa w sądzie, żeby właśnie poprawić jakość życia moją i moich dzieci, a nie wstydził się tego, ale tak, to jest kolejny stereotyp, który gdzieś tam bazuje na tym, że kiedy osoba idzie do szuka pomocy u psychologa czy psychiatry, to jest coś z nią nie tak, co nie jest w ogóle prawdą. Tu powiedziałeś właściwie o tej słynnej zasadzie maski tlenowej, tak? Czyli że musimy zadbać najpierw o siebie, żeby ratować i w ogóle ogarniać sytuację i pomagać tym osobom, które są od nas zależne, czyli dzieciom. Ja tak, Beata, o tobie pomyślałam, że ty jesteś troszkę taką maską tlenową swojego męża, tak? Który właśnie długo zabiegał o kontakty z synkiem. Powiedz, co z takiej obserwacji osoby, która jest bardzo blisko i jest w środku jakby całej sytuacji, ale no nie jest rodzicem tego dziecka, o które toczy się
jakiś rodzaj sporu. Co z Twojej perspektywy jest takie ważne w tym wspieraniu rodzica drugiego? Tak, rzeczywiście powiedziałaś słusznie, że jestem maską tlenową. Mój mąż często bardzo to powtarza, że w ogóle bez małżeństwa naszego i bez tej relacji, którą mamy i tego, ile on tutaj czerpie siły, to być może nie zdołałby tak długo wytrzymać na tym froncie ostrzeliwania z różnych stron, bo tutaj nie chodzi tylko o jakby walkę czy jakieś tam konflikty z mamą i jego synka, ale w ogóle o wszelkie trudności i ogromne schody, które czyni wymiar sprawiedliwości, placówki różne oświatowo-wychowawcze, edukacyjne, czy jakieś tam inne instytucje. To, co jest bardzo ważne, to myślę, że też się zgodzę z tym, co pani Karolina powiedziała, że to zatroszczenie się o siebie, tak naprawdę życie tego rodzica, bo jakby powinno być, czy musi być też takim w ogóle światem bardzo dużego porządku, radości, szczęścia, żeby też dziecko mogło z tego czerpać i jakby też relacje z innymi ludźmi. To, że mój mąż ma przyjaciół, ma swoje pasje, realizuje swoje hobby w swoim wolnym czasie, że mamy ogromne wsparcie rodziców, teściów, rodzeństwa, spotykamy się razem. Ja powtarzam, że bardzo powtarzam też to rodzicom, jak rozmawiam w Fundacji Heli, jak z nimi prowadzę rozmowy, to zawsze pytam o to, czy mają wokół siebie przyjaciół, bliskich, kto ich wspiera, bo pokazuje, że bardzo ważne jest, aby rodzice, którzy są właśnie w tych sytuacjach, mieli przestrzeń, w której przepracowują wszystkie trudne rzeczy, negatywne emocje, złą taką energię, która się rodzi z tych trudnych sytuacji, taką przestrzeń, bo nie każdy rodzic też zawsze od razu czerpie z pomocy specjalistycznej, czasami trzeba go nakierować. Czasami rodzice też właśnie, tak jak powiedzieliście, się boją. Ten lęk, myślę, jest ogromny i on towarzyszy wielu rodzicom, że boją się pójść do psychologa po jakąś poradę, bo boją się, że w sądzie zostanie to zinterpretowane na wyrost. I niestety często tak się zdarza, że trafi się taki sędzia, który gdzieś tam się przychyli w stronę jakichś tam negatywnych, drugiej strony też przesłanek i zostanie to zinterpretowane, no tak, rzeczywiście sobie nie radzi. Tutaj z wychowaniem dziecka, więc z powodu tego lęku nie korzystają, a więc czasami ja na przykład jako właśnie żona, mam taką możliwość bycia takim buforem dla mojego męża. Ja czerpię z wiedzy psychologicznej, dowiaduję się, czytam, żeby jego też ładować tą wiedzą. Ja też mam tą ogromną radość i możliwość czerpania z wiedzy i doświadczenia mojej mamy, która jest terapeutą rodzinnym, która ma ogromną wiedzę i doświadczenie i bardzo często z nią rozmawiam. Pytam o różne rzeczy. Korzystam też z wiedzy psychologicznej mojej siostry, która pracuje z dziećmi. To jest ogromna wartość świadomości w ogóle rozwoju dziecka, tego jak podchodzić do problemów, które ono ma. I uważam, że to uporządkowanie i to czerpanie z wiedzy może być u rodzica szansą na właśnie przechodzenie przez tę sytuację z siłą i z takim poczuciem bezpieczeństwa też własnym. I rzeczywiście zgadzam się z panem Nikodemem, że to jest absolutnie niezbędne do tego, żebyśmy sami byli silni, czuli się bezpieczni, wiedzieli, co robimy jako rodzice, czy jakby no też mówię tutaj my, ale też ci rodzice, żeby tacy byli, po to, żeby kiedy są sytuacje z dzieckiem, kiedy ono już wchodzi w nasze dni, w nasz czas, żeby ono mogło czuć to, że rodzic wie, co robi, wie, co się dzieje, ogarnia sytuację, on zabezpiecza, a ja mogę być dzieckiem, bawić się, pytać, cieszyć się i po prostu funkcjonować z dnia na dzień jak dziecko, mając oparcie w rodzicu, niezależnie, czy to jest rodzic, z którym mieszka na co dzień, czy to jest rodzic, z którym widzi się rzadziej. To tutaj powiedziałaś bardzo ważne rzeczy, ale tak sobie myślę, że tobie też musi być trudno w tej sytuacji po prostu, bo jesteś wsparciem, ale gdzieś tam musisz o pół kroku się wycofać czasem. Pisałaś, korespondowałyśmy troszeczkę wcześniej i pisałaś o tym, jak no, trudne chyba było takie trzymanie się na pewien dystans, żeby dziecko samo nawiązywało też z tobą relacje. Żeby niczego nie narzucać.
Tak, to było o tyle trudne gdzieś tam na początku, jak wiadomo, było takie nastawienie serca, że ja temu dziecku też chcę dać siebie i też chcę być po prostu ciocią i tak dalej. I wydawało mi się, że jak to dziecko, bo dzieci rzeczywiście no, lgną często do ludzi, że ono to przyjmie. Natomiast no, rzeczywistość pokazała, że te potrzeby dziecka są inne, że jego jakby wrażliwość też jest inna. I to było trudne dla mnie do momentu, kiedy tego nie przepracowałam. Właśnie też rozmawiając i też ze specjalistą, bo ja sama też skorzystałam z psychologa, do momentu, kiedy nie przepracowałam i nie powiedziałam sobie, on tego potrzebuje, żeby zdrowo się rozwijać, czuć się bezpiecznie, żeby też z tatą mu było dobrze i też ja nie jestem jego najbliższą osobą. Jestem blisko, ale najbliższy jest tata, jest mama i pomyślałam sobie, że to jest rzeczywiście mądre, żeby dać jemu w pewnym sensie poprowadzić te relacje. Oczywiście ja mam takie momenty, że muszę też, jakby wiadomo, jest w moim domu, więc jest tutaj potrzebny szacunek, żeby te granice, tak, które też jakby tata stawia, ale też ja, żeby dziecko czuło się bezpiecznie i wiedziało, że jestem dorosłą osobą. Natomiast to, że on jakby decyduje, kiedy się przytuli, kiedy mnie weźmie za rękę, jakby, że chce się bawić. Czasem tam są takie sytuacje, że Marcin coś musi tam zrobić, czy gdzieś wyjść na chwilę. Się pytam, chcesz się sam pobawić, czy chcesz może ze mną? I on, tak, chcę z tobą się pobawić. Tak, to jest dla mnie bardzo ważne, bo ja też mam wrażliwość na to i zdarza się na przykład, że trzy czwartki z rzędu, kiedy mój mąż ma spotkania z synkiem, po prostu mnie nie ma w domu. Oni mają czas dla siebie, składają w tym czasie szafę, czy tam robią sobie inne męskie rzeczy, żeby on też miał to poczucie, że to jest jego czas z tatą, a nie, że zawsze po prostu ciotka tam towarzyszy, się kręci. Czasem jestem, a coś sobie robię w kuchni. I to jest rzeczywiście, teraz dla mnie to już nie jest trudne. Powiem szczerze, że teraz mnie to cieszy, że on się czuje po prostu swobodnie i sam po prostu potrzebuje tej mojej obecności. Potrzebuje czy ze mną czasu, czy ze mną pogadać, coś mi opowiedzieć. Bardzo często mi coś, ciocia, a mogę ci coś opowiedzieć? I tam sobie mówię o różnych rzeczach. Myślę, że też dlatego, że widzi, że się cieszę, jak mi opowiada, że był z mamą gdzieś tam, czy z babcią. Ja się tym cieszę, ale fajnie, miałeś zabawa, co tam robiłeś? I dziecko tego bardzo potrzebuje i myślę, że to jest też ważne, że ja mam pewnego rodzaju dystans. Ja też wiele rzeczy widzę z dystansu, bo mnie nie towarzyszą zawsze lęki, emocje, te same, które mojemu mężowi, które są u niego uzasadnione. I mogę też wiele sytuacji z dystansu zobaczyć, potem mojemu mężowi powiedzieć, podzielić się z nim tym i możemy jakiś wspólny obraz rzeczywistości zbudować i korygować też swoje rzeczy, tak? Bo my się nie boimy analizować tego, co się dzieje i przepracowywać i jakby przewartościowywać, układać różne rzeczy na nowo, po to, żeby on miał świat po prostu dziecka, do którego będzie chciał wracać, bo będzie się czuł, że w tym świecie jest bezpiecznie, jest zdrowo, jest szczęśliwie, jest fajnie i on jest tutaj sobą. Bartku, jeszcze ciebie chciałam zapytać o tę perspektywę właśnie, czego potrzebuje rodzic. Ja tak sobie myślę, kiedy pisałam swoją książkę i rozmawiałam z terapeutami, między innymi z terapeutą, który dużo pracuje z mężczyznami, to jego obserwacja, bardzo się staraliśmy, żeby to nie szło stereotypem takim płciowym, ale jego obserwacja jednak była taka, że mężczyźni w sytuacji rozpadu rodziny, jakichś konfliktów, problemów mają mało wsparcia w bliskich ludziach, znaczy mają problem z tym, żeby o tym opowiadać, żeby o tym mówić, przynajmniej w większości przypadków. Ty na przykład prowadzisz właśnie tę stronę, która pokazuje, jak specjaliści mogą też wspierać. Powiedz mi, jak ty to widzisz, tak? Co tutaj jest takie ważne, a może jeszcze jakaś inna forma wsparcia dla partnerów i ojców? Czego rodzic najbardziej potrzebuje w przypadku rozstania, to jest bardzo prosta odpowiedź, czyli pozostania bycia rodzicem. I każda inna forma wsparcia to będzie jakiś tam substytut. I trzeba dążyć, żeby jakby do pozostania rodzicem, nie jakimś tam drugoplanowym, weekendowym tatą, tylko rodzicem, który bierze czynny udział w wychowaniu dziecka. I wiadomo, że nie zawsze to jest możliwe do zrealizowania, wymaga jakby współpracy drugiej strony. I wtedy można mówić o jakimś tam wsparciu, jeżeli już faktycznie nie ma pomocy, czy to z sądu, czy z innych instytucji.
A to też zależy od indywidualnych przypadków. Niektórym pomaga psycholog. Ja mogę powiedzieć o sobie. Jak też w poprzednim panelu była mowa o jakby... Mój przypadek w zasadzie jest tym takim jakby najbardziej skrajnym, że w przypadku rozstania następuje izolacja dziecka, są problemy w ogóle w kontakcie i jakby te osoby przechodzą to jakby najgorzej. No w skrajnych przypadkach nawet są samobójstwa, więc to jest bardzo poważny problem i tutaj wsparcie jest na pewno konieczne. I tutaj było wspomniane, że jakby takie odcięcie od dziecka to jest... To jakby żałoba, że przechodzi się różne etapy. Ja też takie etapy u siebie zauważyłem, tylko że to jest moim zdaniem nawet gorsze niż żałoba, bo żałoba kiedyś się kończy, a jakby to jakby jest taki cykl, który się odnawia, że znowu jakiś impuls, jakaś nadzieja i te cykle jakby tej niekończącej się żałoby ciągle trwają. Dla mnie wsparciem była zwykła rozmowa z przyjaciółmi, ze znajomymi, tylko to się tak kolokwialnie nazywa wentylowanie się, można to nazwać, bo tu nie chodzi o jakieś rady, po prostu żeby ktoś wysłuchał, ktoś kto potrafi słuchać, ktoś kto ma empatię i rozumie. A psychologowie to w zasadzie, oczywiście też byłem u różnych psychologów, bardziej starałem się rozwiązać ten problem całościowy, a nie jakby ja uważam osobiście sobie dosyć dobrze radziłem z tym stresem, bo to jest po prostu radzenie sobie ze stresem. Różni ludzie mają różne poziomy umiejętności radzenia sobie ze stresem i to właśnie wtedy decyduje, jak to się rozwija. No ale psycholog na pewno dla niektórych osób może być pomocny, ale głównie chodzi o wsparcie jakieś tam systemowe czy różnych instytucji w przypadku, kiedy druga strona nie współpracuje, bo takie też są sytuacje i tutaj jest jakby najgorszy problem, bo to nie chodzi o to jakby, żeby się dogadać, bo to też jest taka wtórna wiktymizacja, a dlaczego się nie dogadasz ze swoją partnerką, bo to wasz problem, to wasz konflikt i to takie zrzucanie odpowiedzialności na dwie strony. A często w takich skrajnych przypadkach jakby wina jest, to już nie chodzi o winę, ale jakby jest brak elastyczności jednej ze stron, że cokolwiek druga strona nie zrobi, to po prostu nie macie być w życiu dziecka i koniec. Tutaj nie ma żadnej ugody, mediacja. Mediacja tylko wydłużyła ten proces. Czasami po prostu potrzeba bardziej drastycznych rozwiązań według mnie. I oczywiście rodzic, czego potrzebuje, to bycia rodzicem, tak jak wspomniałem, ale też bycia zdrowym psychologicznie, mentalnie, bo dziecko potrzebuje z tego zdrowego rodzica i też trzeba myśleć przyszłościowo, bo to dziecko w końcu, tak jak u mnie, szczęśliwie się stało, że ja już widzę córkę codziennie, ale no, dużo ponad rok czy tam coś miałem problemy i nie widywałem dziecka, ale chodzi o to, żeby ten okres przetrwać z jak najmniejszymi skutkami jakby ubocznymi dla własnego stanu i żeby dziecko miało tego zdrowego rodzica, kiedy już do tego dojdzie. A co zrobiłeś? Jak to się stało, że doszło do takiej sytuacji, że widzisz córkę codziennie? To, tak jak powiedziałam, to już są sprawy indywidualne i każda, mi się wydaje, to nie jest jakieś takie rozwiązanie, które można by zastosować wszędzie, ale no, nie można tracić nadziei. I sam byłem zaskoczony, bo czytając te wszystkie materiały, po takim okresie dziecko w ogóle, jak się skończył jakby ten konflikt lojalności, dziecko skoczyło mi na ręce w ogóle, skakało mi po brzuchu w jeden dzień, bez kontaktu ileś czasu, dziecko mówiło, że nie chce iść ze mną, bo to też jest inny problem, że te wszystkie służby i tak dalej przychodzą, pytają się dziecka, czy chce iść. Tutaj była mowa o tym słuchaniu dziecka. Ja nie do końca jestem jakby przekonany z tym słuchaniem dziecka w przypadku, kiedy występuje alienacja czy konflikt lojalności, bo to jakby wzmacnia to, że nie można pytać dziecka, szczególnie osoby, które jakby nie mają doświadczenia w tym, a dziecko jest bardzo podatne na sugestie, więc dlatego u mnie też się zdarzało, że i przyjeżdżała policja i się pyta dziecka, czy chce iść z tatą, a ja po prostu wolałbym, żeby mnie zapytali, czy ja chcę, żeby dziecka o to zapytali, bo ja wiem, jaka by była odpowiedź, więc to jest jakby szkodliwe takie pytanie mojego dziecka, bo to tylko wzmacnia ten konflikt lojalności czy alienację.
Ja tu w międzyczasie przekażę też taką informację, że nasze spotkanie jest nagrywane i ono potem będzie dostępne na stronie Akademii Dobrego Rozstania. Ci z Państwa, którzy chcieliby potem wrócić do tego, o czym mówimy, to będą mieli okazję, a warsztaty, które będą po naszej rozmowie rozpoczną się o 14:30. Ale wracając jeszcze do tego wątku, bo ja przypominam sobie, Karolino, że rozmawiałyśmy o tym, że ty miałaś sama takie dziwne doświadczenie, że ciebie namawiano do ograniczania kontaktu drugiego rodzica, twojego byłego męża, z dziećmi. Jak to się działo? Znaczy, no relacje między rodzicami po rozstaniu rzadko są idealne i rzadko są gładkie. Myślę, że wszyscy to wiemy. Ja wkładałam i myślę, że mój były mąż też sporo energii w to i też takiego zaangażowania wkładaliśmy w to, żeby te relacje i między dziećmi, i między nami były jak najlepsze. No ale to jest bardzo trudne. I też tutaj bym się zgodziła, Bartku, przepraszam, bo tak skróciłam trochę dystans, nie przeszliśmy na tyle, pozwoliłam sobie. Zgodzę się z tym, co mój przedmówca mówił o tym, że często pytanie dziecka o zdanie w jakiejś takiej sytuacji napięciowej, w sytuacji sprzecznych komunikatów z różnych stron i takiego w ogóle chaosu, warto zapytać się o zdanie, natomiast no to my dorośli mamy podjąć decyzję. Ja jestem zdania, że to jest bardzo ważne, to też wracając do tego, czego potrzebuje dziecko, to jest bardzo ważne, dziecko potrzebuje obojga rodziców, po prostu potrzebuje obojga rodziców i wydaje mi się, że to są naprawdę sytuacje skrajne, kiedy ten kontakt no, trzeba ograniczać. Tak, mówię o przemocy, mówię o uzależnieniach, o takich sytuacjach. Natomiast sam fakt, że relacje są trudne jednego rodzica z dzieckiem, to nie jest moim zdaniem przesłanka do tego, żeby te relacje jakoś ograniczać. No jak jesteśmy pełną rodziną i mamy jakiś problem z dzieckiem, no nie wiem, no przypominam sobie nawet takie problemy no niemowlęce, typu nie wiem, karmienie piersią, albo to, że dziecko nie chce jeść stałych posiłków, albo że nie wiem, nie chce odrabiać lekcji, no to nie jest coś, z czego nas ktoś zwolni. Znaczy my jako rodzice musimy się z tym zmierzyć, po prostu musimy znaleźć rozwiązanie. I jak dzwonimy do babci, babciu przyjedź i pomóż, no to nie jest zazwyczaj jakieś rozwojowe rozwiązanie. Po prostu no, nasza dojrzałość rodzicielska nas obliguje do tego, żebyśmy znaleźli wyjście z tej sytuacji. I tak samo mi się wydaje w tych sytuacjach około rozwodowych. No, dzieci mają różne nastroje. Ja też widzę, jak moje dzieci są nastroje, są momenty, kiedy są na mnie wkurzone, są momenty, kiedy są wkurzone na tatę i wydaje mi się, że to, że one akurat mają taki nastrój, albo na przykład, że trudniej jest im się dogadać z tym rodzicem, który się wyprowadził z domu, to nie znaczy, że ja, to nie znaczy, to, czy, albo to, że mówią o tym, że jest im trudno się dogadać, albo że się na przykład gorzej czują w domu u drugiego rodzica, to moim zdaniem nie jest powód do tego, żeby te relacje, albo żeby te kontakty ograniczyć. To oczywiście cały czas mówię o takiej czujności na to, czy nie dzieje się coś rzeczywiście złego. No, w naszym przypadku nie działo się nic złego. Natomiast no, jak się ma nastolatki, no to trzeba się liczyć z tym, że to będzie sinusoida. I no właśnie, że to będzie sinusoida. I też wydaje mi się, że ważna jest taka przytomność. Przytomność też osób wspierających dziecko, wspierających rodzinę. Tutaj myślę o terapeutach. Ja mam to szczęście, nie wiem, czy jeszcze będzie okazja o tym mówić, ale korzystaliśmy też z mediacji i mam takie wrażenie, że to naprawdę nam bardzo dobrze ustawiło też to myślenie i podział obowiązków. I jest mi strasznie przykro, kiedy słyszę o tych historiach z alienacją rodzicielską. Niestety jest tego bardzo dużo. Jest mi trudno to zrozumieć, dlaczego rodzice, znaczy no wyobrażam sobie, jakie tam mechanizmy za tym stoją, natomiast jeżeli ktoś nas słucha, kto ma taki pomysł, żeby ograniczyć, to naprawdę
To jest fatalne, fatalne. Ja też to mówię jako dziecko rodziców, którzy są po rozwodzie. Po prostu potrzebujemy obojga rodziców, nawet jeśli jedno z tych rodziców nie jest idealne, a zazwyczaj żadne z rodziców nie jest idealne. I dlatego jestem najgorszą matką świata, bo moje dzieci tak o mnie powiedziały nieraz. Oczywiście mówił mi też, że mnie kochają. Tak samo jak też kochają swego tatę, co do tego nie mam wątpliwości, a że te relacje czasem są pod górkę, no są, czasem ze mną, czasem z nim. I tak sobie myślę, że to jest ważne. Chciałam jeszcze jakąś jedną światłą myśl wygłosić, ale właśnie mi wypadła słowo. No, jak ci się przypomni, to podniesiesz, tutaj jest taka łapka, można podnieść łapkę. Ja też usłyszałam od mojej córki takie sarkastyczne, że no, zdaniem jej koleżanek to jestem jakąś fantastyczną matką, co poszło mi w pięty. Więc tak, no, czasami jesteśmy tymi najgorszymi rodzicami świata. Tak? Już? Nie, przypomniało mi się, więc właśnie chciałam wygłosić taką odezwę do wszystkich rodziców, którzy być może uważają, że warto ograniczyć te kontakty z drugim rodzicem, no ale właśnie nie mówię o sytuacji, kiedy są rzeczywiście ważne powody. Ja naprawdę bardzo potrzebuję tego czasu, kiedy moje dzieci są ze swoim tatą. Ja naprawdę tego czasu potrzebuję, żeby się zregenerować, żeby nabrać sił, żeby pooddychać, pobyć trochę ze swoimi myślami albo spotkać się ze znajomymi, nie, posadzić sobie kwiatki, poczytać, mieć w domu bałagan. Ja potrzebuję tej regeneracji. Uważam, że dzięki temu jestem potem lepszą mamą, weselszą, spokojniejszą, mam więcej pomysłów. I nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego niektóre mamy, niektórzy ojcowie nie chcą mieć tego czasu dla siebie. Po prostu trzeba czasem zadbać o siebie i też taki zdrowy egoizm, myślę, w tym przypadku jest strasznie ważny i potrzebny. No tutaj to chyba też chodzi o takie elementarne zaufanie, że ten drugi rodzic jednak tych dzieci wcale nie chce skrzywdzić i że ma może jakiś inny troszeczkę sposób przebywania z nimi, ale chce dla nich dobrze. Nikodem, ty w swojej książce opisujesz takie sytuacje, z których wynika duża uważność na to, co dzieci odbierają, jak dzieci widzą konkretne sytuacje, a myślę tutaj o tym, jak ty wynająłeś mieszkanie, czy kupiłeś mieszkanie i jak dzieciaki po raz pierwszy do ciebie przyszły z mamą, tak? Jak to wyglądało? Tak, taka była sytuacja, że my, że tak powiem, już zakomunikowaliśmy naszym dzieciom, że będziemy się rozstawać, że tata się będzie wyprowadzał, oczywiście zapewniając, że to nie jest po A i wina po B, że ich bardzo kochamy i tak dalej. No u nas, ja zdaję sobie sprawę, że to jest jedna na ileś tam set czy tysięcy, prawda, okazja, ale no my się rozstaliśmy naprawdę w dobrych stosunkach i oczywiście nie byłoby się bez jakichś tam spięć czy emocji, ale tak, kiedy ja już miałem wynajęte mieszkanie, wiedziałem, kiedy będę się przeprowadzał, to już przygotowywałem do tego swoje dzieci. Wiadomo, z moim synem, który ma teraz 12 lat, oprócz autyzmu, on też ma opóźnienie rozwojowe, jest niewerbalny, więc ja mu pewnych rzeczy nie mogę zwyczajnie wyjaśnić, bo on tego nie zrozumie. Ale tak, rozmawialiśmy i ja poprosiłem, dostać wspólnie wpadliśmy na taki pomysł, że kiedy ja będę chciał zabrać nasze dzieci pierwszy raz, pokazać im to mieszkanie, pokazać im, gdzie ja będę mieszkał, pokazać im ich pokój, to chciałbym, żeby przyjechali z mamą i oczywiście nie było z tym problemu, bo to chcieliśmy pokazać zwyczajnie naszym dzieciakom, że mimo to, że my się rozstajemy, mimo to, że nie jesteśmy już rodziną, to te relacje są ciągle bliskie, bo do końca życia będziemy rodzicami. I tak, i moja eksmałżonka przyjechała, wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy, dzieciaki poskakały po łóżkach, pokazałem im pokój, tamto, siamto i później ich wszystkich razem odwiozłem, bo myślę, że to było najlepsze rozwiązanie z racji tego, żeby dzieciaki właśnie poczuły ten moment, w którym tak, zaczyna się coś zmieniać, teraz będzie tak naprawdę ten prawdziwy rozłam, bo wyprowadzka jednego z rodziców to jest i stres był dla mnie też przede wszystkim, no bo wiecie, ja się bałem, jak każdy rodzic, który kocha swoje dzieci, że ja stracę taki kontakt, jaki miałem ze swoimi dziećmi, nie? Kiedy człowiek zaczyna widzieć swoje dzieci, tak jak my na początku, ja zabierałem swoje dzieci na noc tam, jeśli dobrze pamiętam, wtorki, czwartki, weekendy. Oczywiście to było bardzo elastyczne, jeśli coś tam wypadało, to brałem w poniedziałek i w czwartek, a nie. I to też myślę, że to jest ważne, żebyśmy pokazali naszym dzieciom, że po A ta elastyczność, po B naprawdę jeśli chce się
chce się dla dzieci dobrze, to jak, przepraszam, ja przejdę na ty do wszystkich, bo ja to 16 lat mieszkam w UK i nie mówi się tutaj per pani, ale właśnie jak tutaj Bartłomiej opowiada o tym, jak policja czy służby pytają dziecka, przecież to jest logiczne, że dziecko jest rozdarte, nie chce przy tacie powiedzieć, że chce iść z tatą, bo zawiedzie mamę i tak dalej, w drugą stronę to samo. To jest tak smutne i tak niestety mi się serce łamie, czytając takie historie i rozmawiając z takim czymś. Ale tak, wracając do tematu, to jest ważne, żebyśmy potrafili przy dzieciach, jeśli nawet te emocje biorą górę, żebyśmy potrafili być cywilizowani i pokazać naszym dzieciom, że mimo tego, że świat idzie do przodu, że my idziemy do przodu już nie razem jako rodzina, jako para, to ciągle jesteśmy rodzicami i ciągle dobro naszych dzieci jest dla nas, powinno być dla nas najważniejsze. I absolutnie się zgadzam, że nie każdy z rodziców, nawet tych w związkach, w małżeństwach, jeden ma taki styl wychowania z racji takiej, że sam był wychowywany w danym stylu, chłodnym, mniej chłodnym. I nawet rodziny w małżeństwie nie są idealne i musimy o tym pamiętać. Nie ma rodziców idealnych, nie ma związków idealnych, a jeśli możemy sprawić, że rozstania będą lepsze, to myślę, że warto, nie? My tu dzielimy się swoimi osobistymi różnymi refleksjami i historiami. Zachęcam też Państwa, którzy nas oglądają, żeby zadawali pytania albo komentowali to, co mówimy na czacie, można wpisywać informacje i postaram się przekazać Wam też te pytania. Tak sobie myślę, że kilka razy już tu padło takie hasło, które wymaga chyba głębszego wyjaśnienia. I teraz do Bartka chciałabym skierować taką prośbę. Powiedz o alienacji rodzicielskiej i o tym. Pamiętam, że powiedziałeś coś takiego w naszej rozmowie, że wokół tego narastają mity i powiedz, jak ty to widzisz? No ja za alienacją się jakby spotkałem dopiero 3 lata temu, że tak powiem. Przez 40 lat nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. I to też jakby dla mnie był pierwszy szok. Zacząłem dużo czytać, w ogóle dziwne zjawisko i po trochu jakby wiele innych elementów do tego jakby przystawało. Czy jakieś tam traumy pokoleniowe, które jakby powodują tego typu zachowania, czy inne jakieś tam zaburzenia i tak dalej. No a czym jest alienacja? To też jakby definicje się zmieniały, a bardzo dobry przykład podała właśnie Karen Woodall wczoraj na konferencji, mówiąc o tym, bo to już Karen jest jakby psychoanalitykiem i ona bardziej z punktu widzenia psychologa jako psychoanalityka przedstawiała dokładnie jakby mechanizm tej alienacji rodzicielskiej. I ona w zasadzie powiedziała wczoraj, że to problem zdrowia psychicznego, a nie problem związany z opieką nad dzieckiem. I tak to trzeba jakby moim zdaniem rozpatrywać, bo ona bardzo jakby mądrze mówiła o tym zjawisku rozszczepienia, które jest jakby, każde dziecko ma ten mechanizm, to jest jakby mechanizm obronny, ale jakby właśnie w tych sytuacjach rozwodowych takich dziecko no, jest rozdarte, że tak powiem, musi zdecydować i żeby wyjść z tego jakby napięcia i to jest jakby stan umysłu dziecka, w którym pozostaje i trzeba robić wszystko, żeby po pierwsze, żeby najlepiej do tego nie doszło, jednak żeby do tego nie doszło, to trzeba działać szybko, bo to może być nawet parę miesięcy, w zależności od tego, jak silne są działania, bo do tego stanu wyprowadzają działania najczęściej drugiego rodzica, choć niekoniecznie tylko drugiego rodzica, bo to może być babcia, może być jakieś otoczenie, i to są po prostu różne zachowania. A też jakby przyczynia, co się do tego przyczynia, jest jakby czas, z którym spędza ten drugi rodzic. Im mniejszy ten czas, tym jakby większe prawdopodobieństwo wystąpienia tej alienacji, bo dziecko nie ma jakby spojrzenia na tego wystarczającego. Traktuje to dziecko drugiego rodzica jakby drugiej kategorii rodzica. Że tylko gościa w jego życiu, tak. Niecodziennie. A nie jako pełnowartościowego rodzica, który wspólnie decyduje o życiu i jakby wychowaniu dziecka. Tutaj może nawet, jak mówiłem o tym czasie, tutaj wrzucę może, nie wiem, czy widać coś?
Tak widać. O, tutaj, bo tutaj jest akurat taki obrazowy wykres, który mówi jakby o tym, jak ten czas spędzony z dzieckiem w zależności od prawdopodobieństwa wystąpienia alienacji. Czyli jakby nawet jeżeli jest to opieka równoważna, że mamy średnio powiedzmy po równo czasu spędzonego z dzieckiem, w 10% nadal może wystąpić. To jest jakby badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Tybindze. I tutaj pokazuje, że u nas ten jakby weekendowy, co drugi weekend forma kontaktów, że to gdzieś wychodzi mniej więcej tutaj ten czas, to jest 50 ponad procent szansy, że ta alienacja wystąpi, więc jakby pierwszym antidotum, żeby zminimalizować ten problem, jest jakby wyrównanie tego czasu pomiędzy rodziców, tak samo jak mieli przed rozwodem, więc... Nie wiem, czy to wyłączyłem teraz. Jeszcze widzimy. Tak, no oczywiście to jest też trochę, ja tu wrzucę może swoją obserwację, bo to jeszcze jest kwestia taka, że jeżeli, bo powiedziałeś, że przed rozwodem, jeżeli tak było, że 50 no tak, 50. To wiadomo, jeżeli jeden z rodziców się nie angażował za bardzo wcześniej, to wiadomo, to też... No właśnie ja mam takie doświadczenie, że moja młodsza córka, która miała 2 lata, kiedy jej tata się wyprowadził od nas z domu, nie była chyba nawet nigdy przez niego przewinięta, czy taka, nie wiem, zaopiekowana, czy nie pobawiła się z nim, choć mieszkał z nami, ale no, nie chciał po prostu, tak, nie, mimo zachęt. I niestety to dalej wychodzi po wielu, wielu latach. Dalej jest tak, że mimo, że on teraz bardzo chce i zabiega o kontakty, to trudno jest mu odbudować, chociaż kibicuję jak mogę i wspieram jak mogę, żeby ta relacja się rodziła w sumie na nowo. To po prostu dziecko nie ma takiego doświadczenia, że ten tata był w życiu, czy jest w życiu i jest z tym problem. Pomyślałam, Beata, jeszcze o tym, co ty gdzieś tam powiedziałaś, o takiej też cierpliwości w takim zabieganiu o ten spędzany czas z dzieckiem, prawda? Jak twój mąż no, po prostu nie dawał się odsunąć. Tak, no to jest bardzo ważne i też moja praca w fundacji z rodzicami bardzo pokazuje, że no tutaj się pojawiają, bardzo, zaczynają się czasami problemy na tym polu i w tym momencie właśnie realizowania tych kontaktów w warunkach, jakie w tym czasie są możliwe. Rzeczywiście no czasami postanowienia sądu na początku są takie, zwłaszcza one są w stronę ojców, że dziecko zostaje przy mamie, a tata ma odbywać kontakty w miejscu zamieszkania dziecka, czyli w domu mamy. No i czasami jeszcze w dodatku na przykład tam jest partner nowy albo nie wiem, przychodzi, no jest babcia czy są rodzice, no różnie to bywa. I ta atmosfera wtedy tego spotkania, wiadomo, że z zasady już jest niekomfortowa, no bo ten tata czy ten rodzic, który musi tak odbywać kontakty, tak, ty czuję, że mu patrzą na ręce. Po drugie, on często temu towarzyszą rzeczywiście no, negatywne emocje i jakieś tam ze strony i byłego partnera, czyli tego drugiego rodzica, czy też tych osób towarzyszących, że po prostu wszystko się robi, żeby obrzydzić tylko te kontakty. Tak, ja mówię oczywiście tutaj o tych sytuacjach alienacyjnych, kiedy mamy te konflikty. No i wtedy rodzice się poddają i mówią, że nie, no po prostu nie będę realizować kontaktów w takiej sytuacji. Albo też się pojawia na przykład taka sytuacja, że mówi rodzic, no ja nie mogę, nie będę realizować tych kontaktów z dzieckiem, bo ja nie mogę patrzeć na tego mojego byłego, nie, po prostu kontakty żadne nie wchodzą w grę, tak? Ja staram się wtedy tłumaczyć, że oczywiście zanim zaczynam cokolwiek tłumaczyć, to wysłuchuję, to staram się zrozumieć i nie oceniać w ogóle tych emocji, tego co oni mówią, ale potem staram się tłumaczyć, że to może być bardzo ważny moment do tego, zwłaszcza jeśli dzieci są małe i jak przed rozstaniem nie było tego czasu na zbudowanie tej więzi, że to może być moment kluczowy, żeby zbudować więź z dzieckiem, tak jak wczoraj fajnie Nick powiedział o tym, że więź się buduje poprzez to, że patrzymy na siebie, jesteśmy w swojej obecności, tak, do dziecka coś mówimy, dziecko nam odpowiada.
Więc nie zawsze to musi być już nie wiadomo jak rozbudowana relacja, żeby ta więź była. Po prostu ona się buduje z tego, że jesteśmy z tym dzieckiem. I oczywiście to jest bardzo trudne, żeby w tej sytuacji dookoła mnóstwo jest przeciwności jakoś tam z tym dzieckiem ten kontakt odbywać, czy w ogóle z nim być. Ale myślę, że jako tak jest to możliwe. Nie zawsze to musi być godziny jakieś nie wiadomo. Czasem to może być pół godziny, ale to jest regularnie. I mój mąż rzeczywiście tym wygrał, że on naprawdę zacisnął zęby przez praktycznie 3 lata pierwsze tych różnych tam właśnie walk i dochodzenia do tego ostatecznego jakiegoś tam form kontaktów. On zacisnął zęby, poświęcał rzeczywiście swoje jakieś tam poczucie, swoje dobro w wielu sytuacjach, oczywiście w granicach rozsądku, bo to też jest tak, że jeśli przychodzimy, jest agresja wobec nas, no to dziecko też nie może w takich warunkach bezpiecznie i normalnie odbywać kontaktu, kiedy ktoś są na przykład przekleństwa, jest agresja, i tak dalej, więc oczywiście nie o tym mówię, ale czasami no wiadomo, tam mama próbuje utrudniać, czy tata, tak, gdzieś tam ktoś się wtrąca, ale jakoś z tym dzieckiem możemy się pobawić chwilę. No mówię, mój mąż tym wygrał, zbudował tę więź i potem, jak już nastały te szczęśliwe jakby dni, kiedy jego synek zaczął przychodzić do nas do domu i już te kontakty zaczęły się odbywać, po prostu ich, no to po prostu później no to już było tylko coraz lepiej, tak? Jest po prostu, się jakby ja też wtedy mogłam to widzieć na każdym kolejnym kontakcie, że to jest po prostu relacja tata-synek pełna po prostu miłości, zaangażowania, radości. I też chcę powiedzieć, że bardzo ważne to było, myślę, później w opinii psychologicznej, która gdzieś tam w końcu po silnych staraniach do niej doszło. I ta opinia, no rzeczywiście pojawiło się coś takiego, że nie tylko wiadomo, że dziecko ma więź z tatą, ale synek ma deficyt taty, tak? I gdyby on zrezygnował i na przykład, no nie będę chodził, bo to jest dla mnie za trudne, no to byłoby to, myślę, inaczej, no a różnie te sądy podchodzą do opinii, no też jakby no, bazują często na nich, więc no, to jest bardzo ważne. Natomiast tutaj znowu, do tego, żeby w tym wytrzymać i dobrze się poruszać, muszą ci rodzice mieć, że tak powiem, pomoc konkretną, fachową. Często potrzebują wypracować z psychologiem postawę asertywności, bo nie potrafią być asertywni, bo są też sytuacje, w których oni są po prostu ofiarami, tak? Trochę tak jak relacja współuzależnienia w małżeństwach alkoholowych, kiedy no ten partner nie jest uzależniony, ale jest w jakiś tam toksyczny sposób uwikłany, to też są relacje czasami toksyczne, że musimy się nauczyć, czyli jakby ten rodzic musi się nauczyć asertywnej postawy, żeby sobie radzić z tym drugim rodzicem, który często po prostu go najeżdża przy każdej możliwej okazji, wytyka, wszystko robi źle. No to jest właśnie takie spojrzenie. Ja też tego nie mogę zrozumieć, że potrafimy jako ludzie w ogóle patrzeć na drugiego człowieka tak, że on jest tylko zły. Wszystko, a zwłaszcza na rodzica naszego własnego dziecka, że on jest tylko zły, że wszystko robi źle, że nic nie potrafi i po prostu nie potrafimy zobaczyć rzeczywistości, tylko uwikłani w ten, no to w ogóle jako ludzie też często mamy, nie tylko w relacjach rodzicielskich, problem z tym, żeby przepracować swoje negatywne emocje, swoje zranienia, zostawić je za sobą i pójść naprzód zdrowo i trzeźwo, przytomnie, jak powiedziała Karolina, patrzeć na rzeczywistość. Mhm. Tutaj mamy komentarz taki, że pani Beata powiedziała o budowaniu więzi chociażby poprzez patrzenie na siebie, odpowiadanie, rozmowę, obserwacje, zabawy dziecka, a co w przypadku, kiedy dziecko nie chce patrzeć nawet na rodzica, nie mówiąc o odpowiadaniu na pytania. No to od siebie mogę powiedzieć, że nie poddawać się, tak? To znaczy oczywiście nie można przekraczać granic. Jeżeli dziecko się nie chce patrzeć, to nie bierzemy na siłę jego głowy i nie kierujemy wzroku na siebie, ale komunikujemy to, jak się z tym czujemy i dlaczego potrzebujemy tego kontaktu i dlaczego o niego zabiegamy. Myślę, że tu bardzo ważna jest rozmowa. Oczywiście zależnie od wieku dziecka, ona może wyglądać w bardziej lub mniej taki konkretny sposób, ale no ale właśnie to jest taka postawa cierpliwości i gdzieś tam od troszeczkę zapomnienia o tym swoim dyskomforcie, bo wiadomo, że to nie jest miłe
zabiegać o rozmowę z kimś, kto zupełnie tej rozmowy nie chce, ale to jest takie uparte dążenie do tego, żeby nie doszło do takiej sytuacji, którą kiedyś słyszałam, jak ktoś powiedział, że to jest moja była żona i moje były dzieci, no więc te dzieci nigdy nie będą były, tak? To są zawsze moje dzieci, a jeżeli zniknę z ich życia, no to rzeczywiście będę rodzicem nieobecnym. Bartek zgłasza się do odpowiedzi. Bartku, jeszcze tylko informacja taka, że cały czas widzimy twój ekran, więc jeżeli by ci się udało, chyba że chcesz coś pokazać. A już nie, przepraszam, myślałam, że wyłączyłem, zrobiłem pauzę, a tutaj chyba... Jasne. To jestem informatykiem teraz... jednak nie najlepszym, jak z tego widzę. Słuchamy. Chciałem tutaj, bo ciągle pada te słowo konfliktu i też było mowa o tych jakby mitach, które panują i chciałem się ustosunkować do tego, co też mówiła Karen Woodall i w ogóle zachęcam do czytania bloga Karen Woodall. Znaczy wiadomo, że jest to tylko w języku angielskim. Czasami staram się przetłumaczyć jakieś ciekawsze artykuły. Jest bardzo obszerny i prowadzony przez kilkadziesiąt lat, zdaje się już. I właśnie jeden z takich artykułów dokładnie opisuje jakby alienację i konflikt, że w zasadzie to nie konflikt powoduje alienację, tylko że według Karen Woodall właśnie bardzo często jest odwrotnie, że to alienacja powoduje konflikt. I tutaj mówienie, że po prostu rodzice muszą się dogadać. Ta alienacja jest jakby już często pokoleniowym jakimś zaszłością, traumą pokoleniową. Znam sytuację, że w rodzinie się mówi, że ojciec się nigdy dziećmi nie zajmował, bo to tak nie działa, szczególnie w mniejszych miejscowościach czy na wsiach. I to jest jakby, to jest dla pewnych osób szok, że ojciec chce w zasadzie czy zmienić pieluchę, czy cokolwiek nakarmić dziecko. I to po prostu są takie stereotypy często i one jakby tylko wzmacniają dodatkowo tą alienację i problem z tą więzią, a do tej więzi też chciałem się ustosować, bo problem więzi jakby w sądach wyszedł poza zakres teorii więzi. Ona jest wykorzystywana i naginana we wszystkie możliwe strony, a jakby teoria więzi jest bardzo wąskim terminem i dotyczy tylko bezpieczeństwa dziecka, a jakby nie opisuje tych wszystkich innych ważnych rzeczy, dlatego sama jakby więź jest istotna, ale jakby nie jest decydująca o możliwości czy braku możliwości zajmowania się dzieckiem. Są inne predyspozycje i też bardzo dużo jest pomijane w zasadzie samo dziecko, bo tutaj też istotny jest jakby temperament dziecka na jego dobrostan i przyszłe życie, że nawet jeżeli dziecko nie ma więzi, a ma jakiś tam odpowiedni temperament, potrafi sobie poradzić. To też właśnie kwestia, że niektóre dzieci sobie lepiej lub gorzej radzą w sytuacji rozstania, bo niektóre dzieci bardzo, bardzo dobrze to znoszą. Z opracowań też czytałem, że to są najczęściej dzieci, które ekstrawertyczne, zazwyczaj lepiej przechodzą takie problemy. Po prostu chodzi o to, że mówią o tym, rozmawiają o tym, żeby tego nie kumulować, nie dusić po prostu. Mi się wydaje, że to też jest ważne i to jest bardzo szeroki temat, więc każda sprawa jest indywidualna. To na pewno. Od razu chcę uspokoić, że introwertycy też potrafią mówić, jeżeli się ich bardzo do tego jakoś zmobilizuje bezpieczną atmosferą. O to mi chodzi, tak? Bo często się mówi o dzieciach introwertycznych czy nieśmiałych, że one tak wszystko gryzą w sobie, co rzeczywiście jest prawdą, ale tutaj jest rola właśnie uważnego rodzica, by wspierać, ewentualnie poprosić o pomoc na przykład psychologa, czy poradzić poprosić o poradę, jak do takiego zamkniętego w sobie dziecka dotrzeć, bo to też zresztą często przejawiają się takie dwie postawy dzieci z rodzin, które mają konflikt czy rozstanie trwające, czy też już za sobą, że często po takich dzieciach widać efekt konfliktu między rodzicami i tu często jest tak, że albo dzieci reagują agresją i są bardzo wyraźne, to nie trudno jakby sobie z nimi poradzić, bo zachowaniami swoimi pokazują, jak boli to, co się w nich dzieje, albo gryzą się
ogromnie i wycofują ze wszelkich relacji. To są tak zwane grzeczne dzieci i nimi się trzeba bardzo zająć. Jak jest dziecko bardzo grzeczne, to jest, może mieć ogromny ciężar w środku. Zgłasza się do, bardzo się cieszę, bo widzę, że teraz się bardzo zgłaszacie do odpowiedzi. Beata najpierw była, potem Nikodem. Ja chcę się odnieść też do tego, co Bartek powiedział, że do tej więzi i do tego konfliktu i w takim aspekcie sądu. No niestety muszę powiedzieć, że zarówno i moje doświadczenie prywatne, jak i w pracy w fundacji pokazuje, że często w niektórych sytuacjach jest nie do pogodzenia jednoczesne zachowywanie się tak jakby, żeby w zgodzie z dobrem dziecka i z dobrem sytuacji w sądzie, bo niestety w sądach no wiele rzeczy jest traktowanych na wyrost i też była mowa w poprzednim panelu o tym nagrywaniu, że rodzice często nagrywają. No niestety często rodzic staje przed wyborem, albo nagrywam po to, żeby mieć dowód w sądzie na to, że to, co druga strona o mnie mówi, włącznie z pełnomocnikiem, który tam najeżdża, że to jest nieprawda, albo zostawiam to nagrywanie, zostawiam całą tą sytuację w sądzie i jestem teraz z dzieckiem, no niestety ryzykując to tym, że przegram sprawę. Ja spotykam się też, dużo rozmawiam z prawnikami, bo jestem ciekawa, mnie bardzo w ogóle frustruje cała ta wymiaru naszego sprawiedliwości rodzinnej przestrzeni, ta cała atmosfera, zwłaszcza ta po prostu nie do ruszenia wysoki majestat sądów. Frustruje mnie dlatego, że widzę, ile tam jest ran u tych rodziców, którzy tam stają przed tymi sądami, oni się spotykają po prostu z czasami z rozjazdem emocjonalnym. Natomiast rozmawiam z prawnikami i oni mówią wprost, słuchaj, sądownictwo rodzinne, sprawy rodzinne to jest teatr i wygrywa ten, kto jest lepszym aktorem. Tam są emocje, tam są uczucia, tam nie ma faktów i oczywiście nie zawsze, bo to wiadomo, że są też sytuacje, no ja niestety doświadczenie mam takie, że jak rozmawiam z rodzicami, że tam są takie akcje się odbywają i prawnicy też mówią, że jakby czasami minister sprawiedliwości, czy ktoś tam posłuchał, co tam się dzieje, co sędziowie mówią do tych rodziców na rozprawach, no to po prostu by się złapali za głowy. I rodzice po prostu muszą stanąć przed wyborem, czy żyje tak i postępuje tak, żeby tam sobie budować jakby wygraną sytuację, czy zostawiam to i buduję moje życie z dzieckiem i w ogóle życie i ten spokój, tak? Bo jakby będąc, ja zawsze mówię rodzicom, jak pytają, na przykład dzwonią do mnie i tam pytają o to, że już się kończy postępowanie, ale może by zaproponować, żeby wysłali nas na terapię, żeby sąd po prostu tutaj, żeby jeszcze to jakby to postępowanie przyciągnąć, tak? Zawsze mówię, drodzy Państwo, jeśli tylko jest możliwe jak najszybciej wyjść z sądów, to polecam wyjście z sądów, dlatego że po prostu sądy często po prostu jeszcze eskalują te konflikty. Oczywiście, jeśli jest możliwe jakoś tam się dogadać, no bo czasami są takie sytuacje, że dany rodzic tam nie może wyjść z sądu, bo bez sądu sobie nie poradzi. Dlatego też tutaj w tej konferencji są podkreślane po prostu te ramy sądowo-prawne, które są potrzebne rzeczywiście. I no ja się z tym zgadzam. Bo rzeczywiście no bez tego sobie nie poradzimy. Natomiast, tak jak też Bartek powiedział, no są sytuacje, w którym ten konflikt jest z woli jednej strony, bo po prostu w niczym nie jest w stanie ustąpić. Po prostu nie ustąpi, bo wszystkie rozumy, że tak powiem, pozjadałam czy pozjadałem, po prostu nie chcę, bo się boję, że stracę dziecko. I wtedy ten rodzic, który jest po drugiej stronie, jest bezradny, mało tego, jest zostawiony sam w tej sytuacji. Nie pomoże mu sąd, nie pomogą mu kuratorzy, nie pomoże mu policja, która też bardzo, bardzo często z ogromną opieszałością podchodzi, zwłaszcza do ojców, którzy przychodzą, bo muszą złożyć kolejną notatkę, że się kontakt nie odbył. I wiele razy sama na własne oczy widziałam, jak po prostu policjanci do mojego męża mówili, po co pan to w ogóle przychodzi? Tak, że jakby co my panu nie pomożemy, albo jak gdzieś tam dzwonił, to my możemy przyjechać tylko jak jest jakaś awantura. Mój mąż mówi do mnie taki zrezygnowany, no matko, no to co mam powiedzieć, że matka mojego dziecka jej krzywdzi, żeby oni przyjechali mi pomóc. No i po jakimś czasie po prostu zostawiamy, okej, no trudno, nie mogą pomóc. Więc tutaj jak rozmawiamy też o wsparciu tych rodziców, to jest ogromnie potrzebna ta empatia i zdolność do tego, żeby tego rodzica potraktować z szacunkiem, wysłuchać i jakoś tak normalnie, tak? Niezależnie, czy to jest rodzic alienujący, czy rodzic alienowany, jakoś tak spróbować
spróbować, to też nie jest proste, ale spróbować podejść jak do człowieka z też takim założeniem, no, że to nie jest tylko zły człowiek i mnie tylko źle chce, ale że może warto go wysłuchać i mu pomóc znaleźć rozwiązanie w tej sytuacji. No byłoby idealnie. Ja jeszcze dodam taką rzecz, która jest w mojej książce, co bardzo duże wrażenie na mnie zrobiło, kiedy usłyszałam taką wypowiedź mediatorki, z którą rozmawiałam. Ona powiedziała, że no oczywiście wszyscy specjaliści, z którymi rozmawiałam, mówili o tym, żeby skracać ten właśnie konflikt sądowy, jeżeli tylko się da, orzeczenie, bez orzeczenia, orzekania o winie się rozwodzić i możliwie jak najspokojniej. Natomiast to, o czym chcę powiedzieć, to mediatorka, która sama była w czasie rozwodu i jej były mąż zażądał przypisania jej winy za rozpad małżeństwa i ona powiedziała, że okej, że ona się zgadza, znaczy ona się nie czuje winna, ale może to tak zostać, że ona jest winna, bo uświadomiła sobie, że ona wie jak jest, a to jak orzeknie sąd i jak to będzie zapisane w wyroku, to nie jest żadna sprawiedliwość dziejowa zapisana na nie wiem, na marmurze, tak? Że to jakby, że to nie jest warte tego, żeby stracić dwa na przykład lata życia na walce o dowodzenie swojej racji. Nikodem teraz, ja przepraszam, bo ja się dorwałam do głosu jako moderator. Ja bym chciał tutaj o tym porozmawiać, co Bartosz mówi właśnie, że chodzi o budowę tak zwanego, u nas to się mówi attachment, czyli związku, prawda, bo tak, często jest to ten stereotyp i często jest tak, że pokoleniowo na przykład, jeśli jeden z rodziców, szczególnie tutaj mówimy o facetach, miał na przykład ojca, który wychowywał na chłodno, nie dawał uczuć, to on też nie będzie miał koniecznie takich umiejętności, ale to nie zmienia faktu, że my możemy jako profesjonaliści tych umiejętności nauczyć tego ojca. Sami się możemy nauczyć. Ja zostałem wychowany przez ojca, który tak zwany z zimnych ów i ja może nie tyle, co ja wiedziałem, jakim ja ojcem chcę być, ja wiedziałem, jakim nie chcę być, czyli nie chciałem być tym chłodnym ojcem. I słuchajcie, ja pracując z ojcami, dziećmi, z rodzinami ogólnie, my pracujemy zazwyczaj, to jest taki okres roku. Pierwsze 3 miesiące ja buduję relacje z tym ojcem i z tym dzieckiem. Rozmawiamy i ja się go pytam, jak jego wychowywano, jakie on ma doświadczenia i jak to z rodzinami. I są różne, są ciepłe, są mniej ciepłe, są rodziny, gdzie ojca nie było w ogóle. I wtedy szukamy gdzieś tych rozwiązań i szukamy, my pracujemy, nie mówimy rodzinom, co mają robić, tylko pracujemy z rodzinami, staramy się wspólnie ułożyć jakiś plan po to, żeby ten attachment właśnie zbudować i żeby wypełnić te ewentualne luki, które ojcowie zazwyczaj mają, w którym ja pracuję, bo inaczej by do nas nie trafili, prawda? Tak więc to są rzeczy, które można wszystko wypracować. My pracujemy, słuchajcie, łącznie z tym, że używamy metody, to jest VIG, Video Interaction Guidance. My nagrywamy relacje z ojca z dzieckiem, jak się bawi, później wycinamy te najlepsze kawałki, rozmawiamy o tym, ja to puszczam ojcu po następnym spotkaniu i to jest tak zwane budowanie tego zestrojenia między ojciem a dzieckiem, tak więc wszystko jest do zrobienia. Mnie się serce kraja, jak tutaj słyszę właśnie o tym, jak to wygląda w sądownictwie, bo gdzie w tym wszystkim są dzieci, prawda? Gdzie w tym wszystkim są dzieci, a przede wszystkim, jak tutaj Bartłomiej powiedział, że jest ustanowione, czy Beata, że jest ustanowione, żeby wizytowanie dziecka odbywało się w miejscu zamieszkania, czyli właśnie u mamy. To nie jest rozwiązanie dobre dla dziecka właśnie z sytuacji takiej, że rodzice się nie dogadują, jeśli jest dodatkowo, jak było mówione, partner, to jest w ogóle nie do przyjęcia i chciałbym zapytać w takim razie właśnie sąd, gdzie w tym wszystkim są dzieci, nie? To jest strasznie smutne. Ja zdaję sobie sprawę, że między Szkocją a Polską jest różnica, jeśli chodzi o system i o edukację, ale naprawdę myślę, że jeśli tak jak wcześniej w poprzednim panelu jeden z prawników mówił, że jeśli system nie chce się zmienić, to my musimy naciskać, żeby ten system zmienić w jakiś sposób, nie? Dziękuję. A jeszcze chciałam Ciebie w takim razie poprosić o to, żebyś powiedział, jak to na przykład wygląda z tym planem opieki rodzicielskiej w Szkocji, tak? Bo w swojej książce opisujesz to. To jest rewelacyjny dokument, który
pomaga po prostu ułożyć sobie życie, bo też no, człowiek nie przewidzi wszystkiego, nie jest, znaczy trudno mu przewidzieć, jak ta relacja rodzicielska będzie potem wyglądała w przyszłości, a to pomaga po prostu sobie to wyobrazić i spisać. Tak, absolutnie. No wiecie, to jest tak przecież, że ta relacja i ten czas po rozstaniu, on z biegiem czasu się zmienia. To nic nie jest na stałe, prawda? My musimy być elastyczni i ja tutaj akurat tak, to jest plan, który jest dodany do mojej książki akurat, czyli właśnie to jest plan rodzicielski i to jest plan, który można za darmo dostać na stronie rządowej i tak dalej. I on pokazuje, że to jest prosty tak naprawdę plan, który mówi, co ustaliliśmy, co jest ważne dla dziecka i on nie zamyka się tylko na, wiadomo, na finansach, odprowadzaniu dziecka do szkoły, przecież dziecko ma dziadków i kontakt z nimi jest ważny, ma przyjaciół, jeśli na przykład mama czy tata się przeprowadzają, to jest tak, coś takiego, taki dokument, który pozwala nam się pomyśleć o tych rzeczach, które są naprawdę ważne dla dziecka, a nie tylko dla nas samych, bo my często w tym gąszczu emocji, nie wiem, czy kłótni, czy on powiedział, ona powiedziała to i tamto, czy no przede wszystkim tych wszystkich emocjonalnych rzeczy, my zapominamy o tym szerszym gronie, że dla dziecka to nie jest tylko mama i tata, czy szkoła, to są też jego przyjaciele z osiedla, to są dziadkowie jednej i drugiej ze stron i tak więc to jest plan, który pomaga to wszystko w jakiś sposób usystematyzować. Różnica być może też jest taka i oczywiście może to nie jest tak, że każdy sędzia jest taki, ale jeśli na przykład jak są ustalane rzeczy przez mediatora, przez mediację na przykład i jeśli, albo bez mediatora, jeśli są ustalane między rodzicami takie rzeczy, że dogadują się, idą do sądu, żeby dostać papier rozwodowy na przykład, bo są dzieci, to chcą mieć to na papierze, to jeśli sędzia zobaczy, że któraś ze stron jest pokrzywdzona, nawet jeśli się dogadują i oboje składają ten sam papier, to może powiedzieć hola, hola, to nie jest okej. Okay. I tak powinno to wyglądać, że jest perspektywa dziecka, mi się wydaje, i wtedy jeśli jeden z rodziców, że tak powiem, by tracił na tym, to sędzia powinien mieć tą siłę i powiedzieć, słuchajcie, to nie jest okej, bo w tym wypadku tata widzi za mało to dziecko. Nawet jeśli on się zgadza na to, to wytłumacz mi, dlaczego tak jest. Na przykład, bo ja pracuję, wyjeżdżam za granicę często, okej. Ale sędzia ma prawo tutaj powiedzieć, że ta ugoda między rodzicami nie jest okej i ja on chciałby się dowiedzieć więcej, dlaczego. I to jest podstawa tego, mi się wydaje, rozpoczęcia dyskusji, bo często jedna ze stron po prostu zgadza się na cokolwiek, a to nie jest okej, prawda? Szczególnie dla dziecka. Tutaj cały czas przychodzą komentarze od Państwa. No niektóre po prostu aż się serce kroi. A co w przypadku, kiedy dziecko zostało wywiezione 350 km od obecnego miejsca zamieszkania i drugi rodzic nie chce kompletnie pracować nad komunikacją, coaching rodzicielski, wspólne konsultacje z psychologiem dziecięcym? Pomimo, że minął czas 2 lat od wejścia w nowe relacje z nowym partnerem oraz rok od czasu porwania dziecka przez matkę. Badania będą psychologiczne za 6-12 miesięcy, czyli minie kolejny czas. W tym roku córka widziała się ze swoim tatą łącznie 12,5 godziny. Jeżeli jakiś rodzic może określić czas, jaki widział swoje dziecko co do pół godziny, to wydaje mi się, że jest to po prostu dramat. Karolina, kiwasz głową, powiedz, co, jak to widzisz. No jest to dramat. Boli, to świadomość tego po prostu boli. No niestety obserwuję takie sytuacje, widzę to i mam wrażenie rzeczywiście, że jest taka grupa rodziców, którzy są w jakimś takim stanie psychicznym, być może są skrzywdzeni, mają jakieś takie swoje naprawdę grube historie, które sprawiają, że no żadne argumenty do nich nie przemawiają i tu rzeczywiście no ja nie umiem pomóc i tak, no nie wiem, jakie jest dobre wyjście z tej sytuacji. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że mam wrażenie, że w wielu sytuacji takiego ostrego konfliktu można jednak uniknąć w momencie, kiedy wyłapujemy ten konflikt albo próbujemy ten konflikt jakoś tam załagodzić wcześniej. Ja jestem ogromną zwolenniczką mediacji. Ja myślę, że to, o czym mówił Nikodem, to co się dzieje w szkockich sądach, to też może się, duża część z tego może się zdarzyć na mediacji. I to też jest tak, że my się dopiero tej mediacji uczymy.
No, słyszałam też takie opinie, że nie wiem, prawnicy nie zawsze doradzają swoim klientom skorzystanie z mediacji. Przepraszam, ale muszę teraz ja wpuścić swoje dziecko. Wracam dosłownie za sekundę. Dobrze. No właśnie. Człowiek, który jest samotnym rodzicem, czasem musi po prostu odejść od pracy, żeby wpuścić swoje dziecko do domu. Ja też myślę sobie, że jak już Karolina jesteś, to mów, bo nie ruszyłam nowego wątku do końca. Dziecko jest, no przepraszam bardzo, no ale to życie, wszyscy wiemy, jak ono teraz wygląda. Więc mam wrażenie, że dużo tych konfliktów można na etapie mediacji rozwiązać, albo też nie doprowadzić do tego, żeby one się zaostrzyły, bo jak się zastanowimy, oczywiście nie mówię o przypadkach, kiedy ten rodzic jest rzeczywiście, no ma jakieś poważne problemy, ale też często jest tak, że u źródła tego konfliktu albo tych naszych postaw leżą jakieś sytuacje, które naprawdę, albo też jakieś zaszłości, które można chociażby na mediacji, dobrze poprowadzonej mediacji rozwiązać. Można sobie różne rzeczy powiedzieć. I mam też wrażenie, że taki mądry mediator czy mediatorka jest w stanie zachować się tak, jak mówił o tym Nikodem. To znaczy też zwrócić uwagę na to dobro dziecka. To znaczy, jeżeli widzi, że jeden z rodziców godzi się dla świętego spokoju, ale że to nie gwarantuje stabilnego rozwiązania, takiego długofalowego, no to też jest jakieś takie czerwone światło. I też zachęcam bardzo do tego i uważam, że to naprawdę bardzo pomaga, żeby jak najwięcej rzeczy podczas tej mediacji omówić i żeby sobie to spisać. I oczywiście wiadomo, że sytuacja się zmienia, życie się zmienia i jest tutaj wymagana elastyczność, ale z drugiej strony im więcej kwestii w tej umowie mediacyjnej poruszymy, a najpierw przegadamy, tym potem jest łatwiej, tym potem mamy mniej takich punktów styku, punktów konfliktowych. I no jestem ogromną fanką tego i też fanką, no tak to słabo brzmi, no ale tak, jestem wielką zwolenniczką mediacji i też sama widziałam podczas też swoich mediacji, jak cienka jest ta granica pomiędzy porozumieniem i brakiem porozumienia, jak w ostatniej chwili, kiedy wydaje się, że jest dobra atmosfera i wszystko idzie ok, nagle pojawia się jakiś temat, jakiegoś, nie wiem, młynka z PSS Społem, który jest najważniejszym przedmiotem, który po prostu, którego posiadanie może nam rozwalić całą mediację. Znaczy to oczywiście jest taki przykład humorystyczny, ale to pokazuje, jak bardzo często te nasze postawy się polaryzują, a początkiem tej polaryzacji jest jakiś impuls, jest jakaś sytuacja, jakieś przekonanie, które można sobie omówić i które można załagodzić. Więc korzystając z literatury powiem, zaszyj dziurkę póki mała, to znaczy dogaduj się rodzicu z rodzicem, jeżeli jest atmosfera i mam też wrażenie, już ostatnie zdanie, bo się rozgadałam, ale naprawdę uważam, że mediacja jest fantastyczna. Ja mam też takie wrażenie, że mediacja jest takim świetnym fundamentem do rozwiązywania późniejszych konfliktów, które się będą pojawiały. Znaczy jest takim fundamentem, do którego można zawsze wrócić, bo co podczas tej mediacji się na samym początku ustala, o co nam chodzi, po co my się tu spotykamy. No, spotykamy się po to, żeby zadbać o nasze dzieci, o siebie, żeby się w największym możliwym spokoju i szacunku dla siebie rozstać. I jak się do tego co chwilę wraca, nawet jak wyskakują kolejne konflikty, to łatwiej jest znaleźć rozwiązanie. Nikodem teraz się zgłaszam. Tak, ja bym chciał powiedzieć, bo nie orientuję się, jak wygląda mediacja w Polsce. Tutaj my braliśmy udział w mediacji i zdecydowaliśmy się na mediację, to się nazywa shuttle mediation, tak, gdzie my jako rodzice nie byliśmy nawet w jednym pokoju, co też wydało mi się bardzo ciekawym rozwiązaniem, bo czasami, kiedy są emocje, kiedy to jest dosyć świeże, to może dojść do tego, że te emocje wezmą górę, nawet jeśli osoby nie są w żaden sposób wysoko konfliktowe, prawda? To było tak, że my mieliśmy dwójkę mediatorów, która przychodziła na przykład do mnie, rozmawiała ze mną, zapisywała sobie na kartce, co ja bym chciał osiągnąć, właśnie jakie są, że tak powiem, może nie tyle co moje żądania, ale właśnie jak ja bym widział ten kompromis. Później szły do drugiego pokoju, gdzie siedziała tam moja eksmałżonka i tam była rozmowa i ja czekałem, tak więc to są też rozwiązania, bo ja wiem, że
kiedy emocje biorą górę, to często jest tak, że jedna z osób stanie i wyjdzie, bo już nie może słuchać, bo coś tam, tak więc nie wiem, czy takie rozwiązania w Polsce też istnieją, ale myślę, że to jest rozwiązanie szczególnie dobre, kiedy emocje biorą górę, tudzież jedna ze stron jest osobą wysoko konfliktową, co zresztą no, jest gdzieś tam w książkach pisane, że takie osoby są i myślę, że to by było też warte, żeby pomyśleć, czy może taki rodzaj mediacji w tych trudnych sprawach, najtrudniejszych miałby sens. Jeśli oczywiście się takie coś nie dzieje w Polsce, bo być może już się dzieje. Bartku, teraz twój głos. Musisz włączyć mikrofon, bo nie słyszymy cię. Coś się takiego zadziało, że cię nie słyszymy. Przepraszam. Teraz już, dobrze. No chciałem nawiązać do tego, co Nikodem mówił i faktycznie mediacja jest super rozwiązaniem, ale to zazwyczaj jest do bardzo lekkich przypadków albo średnich, a lekkie przypadki to rodzice nawet sami potrafią rozwiązywać moim zdaniem. A problemem są tutaj te wysokokonfliktowe sytuacje, na których do tej pory niestety nie ma rozwiązania w Polsce według mnie. I dzieci w tych przypadkach najbardziej cierpią. Sytuacje wysokokonfliktowe to najczęściej występują w przypadku, kiedy jedna strona kompletnie jest nieelastyczna. Wiadomo, co za tym stoi, brakiem elastyczności. Wiadomo nawet, ile takich osób w społeczeństwie jest. Z badań wynika, że jest ich tam 10%, ale w sytuacjach rozwodowych jest ich dużo więcej. I tego jakby się nie mówi głośno, ale to są osoby zazwyczaj z zaburzeniami osobowości i to są osoby, które właśnie w sytuacjach trudnych, po prostu ich reakcje są sztywne, niezgodne z normami społecznymi i często wykazują się bardzo niskim poziomem empatii. I jakby to tłumaczy ich zachowanie, więc tutaj jakby mediacja bardzo mały ma efekt, a wręcz po prostu wydłuża ten cały proces według mnie. I ta osoba może się jednego dnia zgodzić na wszystko, a drugiego dnia robić kompletnie odwrotnie. Więc tutaj nawet polecam, bo może książkę, która jakby opisuje takie coś, to jest angielskiego autora Splitting, czyli w zasadzie taki tytuł przewrotny. To jest Bill Eddy, to on się jest po prostu psychologiem, prawnikiem i też pracownikiem społecznym i on opisuje właśnie takie sytuacje wysokokonfliktowe, jakieś takie daje wskazówki dla osób przechodzących przez taki rozwód. No i jest to bardzo ciężka sprawa i często po prostu trzeba działać nieintuicyjnie, bo z takimi osobami i niestety u nas nie ma wsparcia dla osób przechodzących przez taki wysokokonfliktowy rozwód czy rozstanie. A wręcz jest jakby wtórna wiktymizacja, że dlaczego się nie dogadasz, dlaczego nie zauważyłeś czegoś wcześniej, a żyliście tyle lat ze sobą, a nagle coś takiego jest, a po prostu nie rozumieją mechanizmów, że jakby te osoby wyzwalają te swoje traumy w takich sytuacjach stresowych i zupełnie inaczej działają. Dziękuję Bartku. Beata jeszcze chciała coś dodać. Tak, ja chciałam właśnie w tym temacie, o którym Bartek mówi, tych wysokokonfliktowych sytuacji i tych skrajnych alienacji, które rzeczywiście są takie, że no po prostu rodzic zabiera dzieci na drugi koniec Polski, jak rodzic przyjeżdża, drugi rodzic przyjeżdża, no to drzwi są zamknięte, domofon, nawet był taki filmik kiedyś chyba Rzecznika Praw Dziecka o tej alienacji, tam też był pokazany taki obraz, że po prostu tata przyjeżdża, dzwoni, domofon jest zdjęty i po prostu dziecko myśli, że po prostu tata nie przyszedł. No to są zachowania, które no, są już w ogóle absurdalne i myślę, że nie trzeba być jakimś specjalistą takim, żeby widzieć, że to no, one muszą wynikać z jakiegoś zaburzenia. I tutaj rzeczywiście no, też tacy rodzice nas oglądają, oni pytają, co w takiej sytuacji. I ja jako też przedstawiciel Fundacji Heli w ogóle takiej organizacji, która próbuje i chce takim rodzicom pomagać, no muszę też czasami powiedzieć, drodzy Państwo, my też jesteśmy bezradni i rzeczywiście przyznać im rację, tak, jesteście Państwo w sytuacji, w której jesteście bezradni, bo na tego drugiego rodzica, który tak strasznie zapomina o dziecku i tak się zachowuje, nie ma innego bata i tutaj by był potrzebny tylko taki sędzia, który po prostu powie proszę pani, proszę pana, jeśli to zachowanie się nie zmieni,
to będę zmuszony po prostu, nie wiem, ograniczyć pani władzę, przekazać te dzieci w drugą stronę. Oczywiście to jest straszne, tak, ale no czasami tylko tak, bo zdarza się, że jakiś rodzic, no kiedy ma rzeczywiście to realne zagrożenie, no utraty tych dzieci, no to może, no już niestety tylko ze strachu, ale może jakoś pójdzie o krok do przodu. No to jest straszne, że musimy się zmagać z takimi rzeczami i ja bardzo, jak rozmawiam z takimi rodzicami, no to no oni czasami płaczą też po prostu w słuchawkę. Ja też czasami płaczę razem z nimi, no bo nad losem tych dzieci i staram się im powiedzieć, to co mogę teraz dla pani, dla pana zrobić, to jest wysłuchać. Proszę do mnie zadzwonić, jutro, pojutrze, za tydzień, jeśli potrzebuje pani się po prostu wyżalić, wypłakać. Proponuję też czasami, że jako fundacja będziemy też pisać listy do Rzecznika Praw Dziecka, do Rzecznika Praw Obywatelskich, do Ministra Sprawiedliwości nawet, żeby ktoś się zainteresował. Czasami trzeba, ja zresztą też u nas była taka sytuacja, że ja pisałam do Rzecznika Praw Dziecka gdzieś tam i rzecznik, no nic takiego się nie zainterweniował, po prostu do sądu trafiła taka informacja, że rzecznik się interesuje sprawą i miałam wrażenie, że sąd to troszeczkę zmotywowało do przyspieszenia pewnych terminów i że nagle się okazało, że można wyznaczyć biegłego psychologa i że można przyspieszyć, że można ten termin rozprawy być nie za pół roku, a za na przykład 3 miesiące, tak? Więc i to, co mogę tym rodzicom zaproponować, to takie próby, natomiast no one często wiadomo, jak to szukamy pomocy u góry, a góra ma swoje sprawy, którymi się zajmuje i też nie patrzy na to. Więc jeśli nas oglądają tacy rodzice, no to no ja też chcę powiedzieć, że zgadzamy się z waszą bezsilnością, to co, że my możemy was zrobić teraz, to was przytulić i razem z wami próbować pukać do kolejnych drzwi i szukać tej pomocy. I też bardzo dlatego chcemy z fundacją ruszyć z kampanią świadomości społecznej, zbieramy środki, szukamy też partnerów do tego, żeby świadomości społecznej ludzi, w ogóle wszelakich, którzy żyją w Polsce, była ta świadomość, że alienacja rodzicielska to jest przemoc psychiczna, że trzeba z nią walczyć i trzeba się jej przeciwstawiać. Bardzo często potrzeba się, żeby się przeciwstawili na przykład pracownicy przedszkoli, placówek oświatowych, gdzie tak, którzy też często biorą stronę jednego rodzica, albo po prostu przyjmują taką postawę neutralną. Trzeba takiego naporu społeczeństwa i na władzę, i na państwo, i też na tych rodziców, żeby powstrzymać te ich tragiczne po prostu działania. Mhm. Tutaj chciałam skomentować to jeszcze nawiązując i do tego, co mówił Bartek, i do ciebie, Beato, że niestety no właśnie osoby, które takie są wysoko konfliktowe i na przykład powodem tego są zaburzenia osobowości, szczególnie niektóre, myślę tu o narcystycznym i antyspołecznym zaburzeniu, no to jest taka sytuacja, w której niestety te osoby są fantastycznymi manipulatorami też i zwykle robią bardzo dobre wrażenie i bardzo potrafią przekonywać do swoich racji i do tego, że to właśnie one są skrzywdzone. Ja tu chciałabym, bo tak, mamy teraz jeszcze 15 minut czasu, za jakiś czas jeszcze chciałabym przeczytać komentarze i pytania, bo teraz tak naprawdę Państwu oglądającym się to należy taki czas na to. Chciałabym jeszcze tylko powiedzieć o takiej troszkę innej perspektywie, bo my tu dużo mówimy dzisiaj o alienacji, która no jest, no, wynika właśnie z tego, że jeden z rodziców ogranicza drugiemu kontakt z dzieckiem. Ja chcę jeszcze powiedzieć o takiej, o czymś, co jest optymistyczne, żeby tak troszeczkę jakiś odrobinę radości pokazać też. Moja starsza córka, która ze swoim tatą nie miała prawie w ogóle, znaczy obie dziewczyny nie miały prawie w ogóle kontaktu i mimo, że ja ogromnie o to zabiegałam, ale tata tego kontaktu nie chciał, i dzieci też chciały, ale on nie chciał. Po jakimś czasie sytuacja się zmieniła. Chcę powiedzieć o tym, że sytuacja się może zmienić, że może być tak, że rodzic, który nie chce kontaktu z dziećmi, przejdzie jakiś przełom życiowy, dotknie dna albo zachoruje, albo coś się w jego życiu zdarzy takiego, co przewartościowuje sytuację i zaczyna tę więź próbować i te relacje odbudowywać. I chcę powiedzieć o takiej swojej perspektywie, która wygląda tak, że moja starsza córka wyprowadziła się do taty, bo tak dobrze im się teraz układa relacja. I co oczywiście złamało mi serce po 500 razy już i strasznie mi jest czasem smutno i tęsknię, choć cały czas mamy codzienny kontakt, ale chcę zaznaczyć, że tak też może być,
że coś się zmieni, coś do kogoś trafi, że trzeba będzie znowu może ustąpić, bo ja miałam takie poczucie, że wcześniej już dużo pracowałam nad tym, żeby oni mieli relacje, ale kurczę, no nie aż tak, żebym się wyprowadzała, prawda? To jest takie też trudne doświadczenie, że się raptem staje człowiek nie tym już głównym rodzicem. To jest trudne, to jest na długą też osobną historię, ale chcę powiedzieć, że tak też bywa. Bartku, ty się jeszcze zgłaszasz, a potem ja bym chciała jeszcze nawiązać do Państwa pytań. A to tak szybko zapomniałem. No o tych zmianach, to też chciałem tak jakby nadziei otuchy trochę dać i jakby posłużyć się przykładem Ryana Thomasa, który prowadzi taki kanał na YouTubie, który jest jakby dorosłym dzieckiem alienacji i który był alienowany od ojca i dopiero się z nim jakby zjednał, skończąc 25 lat. I to też jest nieprawda, co inni opowiadają, że jak dziecko skończy, będzie dorosłe, to samo do ciebie przyjdzie. Więc ta alienacja, to jakby manipulacja jest często bardzo silna i często długo trwa, a czasami trwa już na zawsze, bo to jest w zasadzie, niektórzy porównują do działania sekty. Tam jest dużo jakby badań też na ten temat. Mechanizmy są bardzo podobne. A zmiana może nastąpić w jednym dniu. Ryan Thomas to jakby określił takim olśnieniem. To tak jakby chcemy kupić nowy samochód i nagle oglądamy wszystkie samochody na ulicy, których wcześniej nie zauważyliśmy. A on to zauważył na przykład po swoim koledze z pracy, który się cieszył bardzo na każdy, co drugi weekend wtedy niestety, bo przyjeżdżał do niego syn i jakby tą swoją radość w pracy rozsiewał. I on się tak zaczął zastanawiać, jak to było z jego ojcem i jakby tak go olśniło, że ten jego ojciec też przyjeżdżał, pomimo że te drzwi były zamknięte i tak dalej. I na takim właśnie olśnieniu taka przemiana może nastąpić każdego dnia, więc trzeba mieć nadzieję. Tak, tego się trzymajmy. Tutaj pojawiło się takie pytanie, Pani Nikodemie, czy prowadzicie jakieś warsztaty, szkolenia dla psychologów, w których pokazujecie, w jaki sposób pomagacie rodzicom w nawiązaniu relacji? No, my w organizacji naszej pozarządowej de facto nie szkolimy psychologów, bo tutaj system jest troszeczkę inny, ale tak, my szkolimy przede wszystkim rodziców, nie? W tym budowaniu tej więzi z dzieckiem i to jest nasz priorytet, żebyśmy, no cała nasza praca polega na tym, żebyśmy budowali relacje, silnie umocniali relacje, tudzież budowali relacje między rodzicami a dziećmi, a ja z racji tego, że ja pracuję jako dad's worker, tak potocznie mówiąc, to ja się skupiam głównie na ojcach, z racji tego, że odkryliśmy, bo kiedy ja zacząłem ten projekt 4 lata temu, to był pilotażowy projekt, to był tylko 2 dni w tygodniu, teraz jest nie dość, że na pełny etat, to jeszcze dostaliśmy grant i będziemy zatrudniać kolejnego dad's workera, bo właśnie mamy tak, mamy health visitorów, czyli pielęgniarki środowiskowe, mamy osoby, pani przedszkolanki, ja z wykształcenia jestem panem przedszkolanką, uczyłem w przedszkolu tutaj z publicznym, tak więc zauważyliśmy, że jest ta luka właśnie w tym, żeby do ojców sięgnąć. Kiedy przychodziła pielęgniarka środowiskowa, to ojciec zazwyczaj szedł na robić kawę i to z mamą się rozmawiało, a my chcemy zmienić ten stereotyp, my chcemy zmienić ten układ i widzę, jak jest duża potrzeba, mamy listę oczekujących ojców. Ja pracuję przede wszystkim z ojcami, którzy mają dzieci od 0 do 3 lat, bo wierzymy, że czym wcześniej ta interwencja nastąpi, czym więcej włożymy w pracę na początku, tym dorastanie tych dzieci, te relacje będą wspaniałe. Tak więc wracając do pytania, nie szkolimy psychologów. Ja robiłem wykłady dla przyszłych pani przedszkolanek w koledżu, robiłem wykłady dla opieki społecznej, dla studentek opieki społecznej, ale myślę, że nie szkodziłoby to, nie byłoby nic na przeszkodzie, żebyśmy wspólnie zrobili jakieś wykłady na Akademii Dobrego Rozstania w przyszłości. Tutaj taki też komentarz, jest dużo do zrobienia w Polsce w tym temacie, ale cudownie, że choćby poprzez tę konferencję Świadomość Społeczna jest budowana i rozwijana. Gratuluję, tutaj pani Agnieszka nam gratuluje. Przeglądam te pytania, niektóre są, powiedziałabym, prawnicze i na te pewno my nie mamy kompetencji, żeby odpowiedzieć, między innymi, co sądzicie o takiej sytuacji, kiedy dochodzi do wysłuchania dziecka w sądzie, czy jesteście
za tym, czy nie. Czy ktoś chce odpowiedzieć może w ten sposób? Proszę. Ja bym chciał, jeśli mogę wam coś powiedzieć, o czym się dowiedziałem wczoraj. Słuchajcie, nie jest to prawnicze w żaden sposób, ale słuchajcie, przyszła do nas firma Microsoft i będziemy budować, oprócz tego, że budujemy prawdziwy dom dla ofiar przemocy, dla dzieci, w którym będą terapie, taki barnhouse na skandynawski model, to słuchajcie, Microsoft do naszego teamu, Family Wellbeing teamu przyszedł i będą budować Minecraftowy świat tego domu i naszego domu, że my będziemy w stanie, zanim ja zbuduję relacje z ojcem i z dzieckiem, ja będę już w stanie wysłać mu planszę Minecrafta i zagrać z tym dzieckiem albo zaprzyjaźnić to dziecko z naszą organizacją przez Minecrafta, co jest dla mnie po prostu no niesamowite. Tak więc zgubiłem się, nie wiem, czy odpowiedziałem w jakikolwiek sposób na pytanie, ale... Chyba ale nie, ale to urocze. To rzeczywiście bardzo fajne. Czy w ogóle wszelkie działania, które powodują, że ten temat jest oswajany, myślę, że są strasznie ważne, że no bo realia są takie, jakie są. No to zdaje się, że co w tej chwili 30% małżeństw w Polsce kończy się rozwodem. Myślę, że tutaj pewnie jakbyśmy liczyli związki nieformalne, to byłoby tego jeszcze więcej. Takie są realia, dzieci żyją w takim świecie i trzeba ten świat oswajać. Na takie zakończenie, ponieważ zostało nam 6 minut, chciałabym zacytować takie pytanie. Jeżeli Państwo teraz patrzycie na swoją sytuację z perspektywy czasu, to czy teraz coś innego byście zrobili, czy jakoś inaczej postąpili? I proszę, kto się pierwszy zgłasza, teraz nie wyznaczam. Karolina. Myślę sobie, tak też znowu, z łagodnością, z wyrozumiałością i z taką czułością patrzę na tą drogę, jaką przeszłam. I na pewno chciałabym powiedzieć też, to co dla mnie jest, myślę, ważne, to po pierwsze, żeby dać sobie prawo do tego, że na przykład proces podejmowania decyzji trwał tak długo, musiał tyle trwać, okej, nie ma tutaj żadnych standardów. Też sobie, może za późno, sama sobie powiedziałam, to, co robisz, jest ok, robisz najlepsze, to, co możesz robić najlepszego w tej sytuacji, w jakiej jesteś, bo tych oczekiwań, pomysłów na to, co powinnam robić lepiej, sprawniej, mądrzej, było strasznie, strasznie dużo. Ja też sobie te podnosiłam dosyć wysoką poprzeczkę, więc bym sobie po prostu dała taką, wiecie, odpuściłabym sobie. Dałabym sobie też prawo do tego, że i takie zaufanie do siebie, ale i tak sobie myślę, patrząc wstecz, że strasznie się cieszę z tego, że mimo tych różnych trudności, które były i różnych po drodze kłód, które nam rzucał los i które sami sobie rzucaliśmy, na przykład pandemia była taką kłodą, która rozwaliła nam kompletnie cały system opieki, to żeśmy jednak z tego wychodzili, żeśmy się jakoś wykaraskiwali, mówię o mnie, o swoim byłym mężu. I właściwie, a jedną rzecz, na którą bym zwróciła uwagę znacznie wcześniej, na co bym postawiła, to jest po prostu na to, żeby z tymi moimi dzieciakami być, żeby odpuszczać sobie, wiecie, jakieś standardy wychowawcze, żywieniowe, rozmowy umaralniające, tylko żeby po prostu z nimi być, gadać, robić głupie rzeczy, nie wiem, może w bałaganie, może z brudnymi włosami, no w ogóle nawet czasem jedząc fast foody, ale żeby nie tracić tych momentów, bo to strasznie szybko mija i to jest to, co jest najważniejsze też w tych trudnych momentach, kiedy dzieciaki nam dorastają i kiedy się dzieją też rzeczy takie skomplikowane, żeby się chwytać tej więzi, tego attachmentu, o czym mówiłaś też, Nikodem. To jest też super, mam wrażenie, ważne. I to jest tak naprawdę ta istota rodzicielstwa. Tak, i tak właśnie to zaufanie do siebie, zaufanie do dzieci i też zaufanie do tego byłego partnera, który jest też ojcem dzieci i może z naszej perspektywy nie zawsze postępuje tak idealnie, ale też trzeba zaufać, że się stara. To jest akurat moje doświadczenie. Tak chciałabym z tym doświadczeniem iść dalej i też opowiadać moim dzieciom w takim duchu o ich tacie.
Dziękuję Ci. Bartku, teraz Ty się zgłaszałeś. Mikrofon, poprosimy mikrofon. Co bym zrobił lepiej? Z doświadczeniem na pewno chodziło głównie o ten czas. Za długo się może zastanawiałem, cokolwiek zrobić i jednak ten czas jest bardzo istotny, jeżeli jest dziecko. Ale z wiedzą, którą mam, bym próbował trochę może więcej załatwić, nie poprzez sąd, chociaż wiem, że nie, mogłoby być to nieodzowne. A też wiem, że z doświadczenia wcześniej byłem bardzo naiwny i myślałem, że w sądzie się wszystko rozwiąże, a tutaj się jeszcze bardziej skomplikowało, więc na pewno byłbym na to przygotowany. Czyli nie przez sąd, czyli w jaki sposób? Starałbym się jakoś inaczej rozmawiać. Mm-hmm. Mam wiedzę psychologiczną, której nie miałem wcześniej. I na pewno to by mi pomogło w jakiś sposób, chociaż niekoniecznie musiałoby rozwiązać problemy, ale... Mm-hmm. Nikodem? Ja myślę, że gdybym mógł cofnąć czas, to bym pewne rzeczy zrobił inaczej oczywiście, ale przede wszystkim pisząc tą książkę, ja ją pisałem 3 lata i na początku pewne rzeczy miałem już w tej książce, później to zmieniłem i to właśnie pokazuje, jaki jest ten czas nam pomaga. Oczywiście też może zaszkodzić, jeśli nie mamy kontaktu z tym dzieckiem, ale to wszystko jest takie jak sinusoida, to się wszystko zmienia. Ja miałem dzieci u siebie, teraz słucham swoich dzieci, mówią mi, tato, ja nie chcę przyjeżdżać w tygodniu, bo mnie to męczy, czy ty możesz do nas przyjeżdżać? Więc przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć wszystkim rodzicom, że słuchajmy naszych dzieci i starajmy się być bardzo elastyczni, bo jeśli to ma sprzyjać naszym dzieciom, to wszyscy wygrywamy, nie? Bata. Mnie trudno jest powiedzieć, że coś bym chciała zrobić inaczej. Też dużo z tych rzeczy, które zrobiliśmy z mężem, jakoś właśnie z racji tego, że bardzo, bardzo szybko ja zaczęłam też czerpać z tej wiedzy psychologicznej i wydało pozytywne owoce. Natomiast to, co mi się nasuwa też słuchając was i też wcześniejszych rozmów, to myślę, że może trochę wcześniej byśmy razem z moim mężem spróbowali właśnie sobie odpuścić i przede wszystkim odpuścić też to emocjonalnie mielenie i zbudować taki dystans na poziomie tych emocji do tego, co się dzieje, do tego, jakie słowa wobec nas padają i do tego, żeby też próbować ciągle udowadniać dookoła, nie wiem, sądowi czy gdzieś tam innym sytuacjom, że nie, że ta rzeczywistość, jaką wokół nas budują, jest nieprawdziwa, że my jesteśmy tacy, że po prostu mąż chce wychowywać swojego syna, chce się nim opiekować, chce uczestniczyć w jego życiu i przestać ciągle udowadniać, że w tym nie ma nic złego, po to, żeby właśnie, tak jak teraz, móc się po prostu cieszyć tym, co jest dobre. Moja mama, którą pozdrawiam, bo nas ogląda na pewno, jest takim człowiekiem, która zawsze powtarza, staraj się szukać dobra w każdej sytuacji. I być może, gdybyśmy trochę wcześniej zaczęli szukać tego dobra, no to po prostu mniej by nas to kosztowało i byśmy wcześniej doszli do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, że ogromnie nas cieszą naprawdę drobne, banalne sytuacje z naszym małym chłopcem i po prostu cieszymy się tym i możemy też z innymi się tą radością dzielić i dzięki temu ja też dzisiaj pracuję w fundacji i mam siłę i energię na to, żeby wspierać rodziców i też te osoby, bo to nie tylko rodzice się zgłaszają, ale też dorosłe osoby, które były gdzieś tam dotknięte rozwodem, żeby z nimi pracować i żeby im nieść pomoc. Słuchajcie, mamy fantastyczny czas, bo zmieściliśmy się i właśnie wybił koniec naszego spotkania. Ja korzystając z tego przywileju, że ja kończę przemowę, to ja jeszcze powiem jeszcze coś od siebie. Że ja chciałabym, gdybym mogła cofnąć czas, pozwolić sobie na więcej wpuszczania pomocy innych osób do mojego życia. To znaczy, tak bardzo chciałam pokazać, że radzę sobie jako samodzielna mama, że właśnie jestem taka samodzielna, dzielna, że wszystko ogarniam, że po paru latach padłam zupełnie i musiałam się pozbierać dosyć mocno. I myślę, że nie trzeba tak bardzo udowadniać, że się nie,
nie zniszczyło tego życia sobie i dzieciom, że ta decyzja o rozwodzie to jakby, żeby potraktować siebie z taką właśnie wyrozumiałością trochę, o której mówiła Karolina, ale też żeby za tym, za tą wyrozumiałością poszło to, że ja mam prawo do pomocy, że ja mam bliskich ludzi, że ja mam rodzinę, przyjaciół i oni może też będą całkiem zadowoleni, jeżeli będą mogli pomóc osobie, która jest dla nich ważna i jej dzieciom. To tak, taka moja refleksja na koniec. Chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować. Mam wrażenie, że bardzo dużo tu ciekawych i mądrych rzeczy padło i takie różne bardzo perspektywy udało nam się chyba pokazać. Wszystkim Państwu, którzy nas oglądali, albo tym, którzy włączyli się w czasie naszego już spotkania, polecam nagranie tego spotkania na stronie Akademii Rozstania. I no cóż, bardzo dziękujemy za uwagę i życzymy wszystkim Państwu dobrych relacji z dziećmi, z byłymi partnerami, z nowymi partnerami, ludźmi wokół w ogóle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.